Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 29 listopada 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 78. odcinek NT Live w rozmowie o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej i dzisiaj bardzo wyjątkowo intensywnej również terapii. Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy rozmowę z naszym gościem, zanim posłuchamy, co nasz gość ma do powiedzenia na temat dzisiejszego tematu, to jak zwykle pozwolicie, że odniosę się do tego, co miało miejsce w zeszłym tygodniu, przed tygodniem i chciałbym również pokłonić się wszystkim tym osobom, które wspierają nasze działania. Poprzednie wydarzenie, fotografia ratownicza w NT Live wzbudziła naprawdę ogromne zainteresowanie. Otrzymaliśmy bardzo wiele miłych komentarzy, miłych spostrzeżeń na temat tego, że temat spotkał się z Państwa ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy za wszelkie dowody serdeczności. Z tego powodu jest nam bardzo miło, że byliście Państwo z nami. To jest bardzo, bardzo fajne. Obiecujemy się starać jeszcze bardziej, by te spotkania z zapraszanymi osobami, gośćmi były dla Was, drodzy widzowie i słuchacze, jak najbardziej atrakcyjne. Ale by to się działo, ale by to mogło docierać do Państwa przestrzeni poprzez media społecznościowe, strony internetowe, portale, no nie może się odbyć to bez takiego marketingu, bez takiej pomocy i wsparcia, którą otrzymujemy od naszych stałych partnerów i stałych naszych współorganizatorów. Uprzejmie dziękuję. Paramedyk Polan, Krzysztof Kotliński, Ratownictwo Medyczne Łączy Nas Wspólna Pasja, Jakub Nele, Tomasz Janus z Prehospital Blog, Marek Maślanka z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego i Ratownik na Wyspach, czyli Paweł Bednarenko. Dzięki Wam, drodzy panowie, drogie instytucje, które również reprezentujecie, docieramy z informacjami o naszych wydarzeniach. W dzisiejszym dniu, w trakcie dzisiejszego spotkania, serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy udostępnili informacje, udostępnili link do wydarzenia, może plakat, a szczególnie w tym momencie pozdrawiam pierwszy rok pielęgniarstwa w szkole w Dąbrowie Górniczej, która właśnie kształci pielęgniarzy, pielęgniarek za to, że jesteście dzisiaj z nami. Dokładnie taka grupa fantastycznych osób, która podzieliła się tą informacją i jest z nami również dzisiaj Zakład Ratownictwa Medycznego WNR Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również dziękuję za wsparcie, jakie otrzymaliśmy. Jest z nami również Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii, pani Marzena Pęgiel, której uprzejmie dziękuję za to, że dołączyła do nas, reprezentując fantastyczne środowisko pielęgniarek i pielęgniarzy zajmujących się intensywną terapią, anestezjologią również. Dzisiaj będzie bardzo dużo informacji w trakcie. Porozmawiamy o konkursie, który już zapowiadaliśmy. Porozmawiamy troszeczkę o takim ciekawej propozycji dla Państwa. Zapowiemy kolejny odcinek naszego wydarzenia w taki bardzo wyjątkowy sposób. I zatem już nie mogę się doczekać, aż to się wszystko dzisiaj odbędzie, ale odbyć się nie może bez naszego gościa. Naszym gościem jest pielęgniarz, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Od 11 lat pracy zawodowej związany jest z kardioanestezjologią dorosłych. Nasz gość jest finalistą konkursu Pielęgniarz Roku 2016, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Zajął drugie miejsce w tym konkursie. Jest instruktorem i technik kursu ECMO, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jest to kurs w ramach programu POWER, finansowanego z Unii Europejskiej. Członek zespołu ECMO dla Wielkopolski, który jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. Obszar zainteresowania to transporty krytyczne chorych poza ustrojowej techniki podtrzymywania życia, komunikacja w zespole oraz mobilna intensywna terapia. Jak to zamieścił na swoim poście Marcin Wojcieszak, autor portalu Lukas Felcher, dzisiejsze spotkanie to będzie o tym, jak to jest wylewać z człowieka krew, aby ją podrasować, natlenić, ogrzać, a później wprowadzić ją z powrotem do człowieka. Temat bardzo aktualny, bo w przyszłym roku wejdzie w życie projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego, gdzie
taki mały zapis o nowej robocie perfuzjonisty dla ratowników medycznych może się znaleźć. Zatem o ECMO opowie współautor ciekawej nowości książkowej Dostępy naczyniowe w praktyce, Konrad Baumgart, który jest naszym dzisiaj gościem. Zapraszamy do studnia. Drogi Konradzie, witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, witaj Jacku. Cześć Konrad, wiesz co, przez te wszystkie twoje tytuły, osiągnięcia, karierę zawodową, to byśmy musieli tak ciągnąć, to ciągnąć nieskończoność, ale cieszę się, że się zatrzymałeś na jakimś takim czasowym, dobrym etapie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego wydarzenia. Bardzo mi miło. Cześć. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, słuchaczy. Drodzy Państwo, jak zwykle, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli napiszecie do nas w komentarzu z hashtagiem, hashtag NTLife, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jeżeli jesteście na dyżurach w pracy, to też można napisać, z jakiego ośrodka, z jakiego miejsca, z jakiego ZRM-u czy z jakiegoś SOR-u jesteście dzisiaj Państwo z nami, bo dzisiaj szczególna rozmowa o ECMO, którą właśnie z Konradem przeprowadzimy, porozmawiamy troszeczkę więcej na ten temat. Dlaczego to jest takie ważne, dlaczego powinniśmy zgłębiać naszą wiedzę w tym kierunku i co robić, byśmy utrzymywali naszą gotowość działania w tym temacie. Drogi Konradzie, powiedz mi, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? Poznański ośrodek to zapewne Poznań, Wielkopolska. Zgadza się, że jesteś dzisiaj w Poznaniu? Tak, zgadza się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Poznania. Tutaj z serca Wielkopolski. Chyba z serca, jak tak się spojrzy na mapę. Lub też można to nazwać krainą podziemnej pomarańczy, czyli Perlandia. Perlandia, dokładnie. A powiedz mi, jak to się stało, że akurat swoje zawodowe życie pielęgniarskie, ratownicze i intensywnej terapii związałeś właśnie z Poznaniem? Jak to się stało? To jest taka moja najbliższa okolica od urodzenia. Tutaj niedaleko się urodziłem, się wychowałem i pracuję cały czas tutaj w tych okolicach. Mhm. I właśnie tak jak wspomniałeś w tym bogatym wstępie, od 11 lat jestem związany właśnie z kardiochirurgią w Poznaniu, z kardiochirurgią dorosłych. Kiedyś szpital Przemienienia Pańskiego, dzisiaj szpital Heliodora Święcickiego. Mhm. A powiedz mi, to był jakiś taki w ogóle przypadek, żeś się na takim kierunku medycznym znalazł, już nie mówiąc o takiej intensywnej terapii i anestezjologii, czy to było gdzieś tam zaplanowane, już gdzieś tam z szóstego pokolenia jesteś właśnie w tej generacji medyków? Troszkę więcej na ten temat. Nie, to zupełnie jakby przypadkowo, jeśli idzie o to, że zająłem się anestezjologią i kardioanestezją. Duży tutaj wkład miała jedna z osób na studiach licencjackich, gdzie było takie koło pielęgniarek anestezjologicznych i była po prostu taka możliwość, żeby przyjść, zobaczyć, jak wygląda znieczulenie, jak wygląda praca na sali operacyjnej. Na początku było to związane z taką anestezjologią w chirurgii ogólnej, w laryngologii, w chirurgii szczękowej. Natomiast po studiach nadarzyła się okazja, żeby rozpocząć pracę na bloku kardiochirurgii, no i dużo się nie zastanawiając rozpocząłem właśnie tam i tak z krótką, roczną przerwą, ale cały czas tam pracuję. No i to było też istotne, że w czasie tych studiów jakby zrodziło się to zainteresowanie anestezjologią, a co też chcę wspomnieć, w tych latach, w których studiowałem na licencjacie, nie było takiego modułu. Generalnie anestezjologii jako takiej, czy pielęgniarstwa anestezjologicznego nie było w ramach tego cyklu kształcenia. Był tylko taki krótki, parogodzinny pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. No to obejmuje w zasadzie wszystko i nic, można powiedzieć. Natomiast anestezjologii takiej strictej nie było, już pomijając to, że jakby praca na sali operacyjnej, ta specyfika no nie występowała po prostu. Także to była w ogóle jakaś nowość, no nowe rzeczy i zetknięcie się takie namacalne z anestezjologią wtedy spowodowało, że no, chciałem związać swoją dalszą ścieżkę zawodową właśnie z anestezjologią, a kardioanestezjologia akurat wyszła zupełnie przypadkiem już jakby krótko przed zakończeniem studiów, że po prostu było wolne miejsce i można było, a że dziedzina jest ciekawa, to chciałem pójść w to i tak też się stało. Dlaczego tak mało wiemy o kardioanestezjologii? Dlaczego ona tak się stosunkowo rzadko przewija w przestrzeni
no nawet medialnej, no nawet w postach w mediach społecznościowych, nawet dyskusji między medykami, nie ukrywam, że ja te definicje słyszę któryś raz w życiu, ale nie jest to tak często, jak właśnie te dwie wspomniane, jak ratownictwo czy medycyna ratunkowa, no i oczywiście bardzo bliskie twojemu sercu intensywna terapia i anestezjologia. Jaki jest tego powód? Chodzi o to, że to jest jedna z wąskich działek specjalizacyjnych, tak jak neurochirurgia czy kardiochirurgia, jakby znieczulenie i wszystko, co z tym związane w aspekcie tych zabiegów, troszkę różni się od takich znieczuleń innych. Chociażby jeśli idzie o kardiochirurgię, mamy inne, bardziej poszerzone możliwości monitorowania, echo przezprzełykowe, chociażby tak zwany NIRS, czyli ta spektroskopia, tak kolokwialnie mówiąc, taki pulsoksymetr tkankowy, można powiedzieć. I to wszystko są jakieś takie specyficzne sytuacje i urządzenia i całość tego zabiegu, gdzie jednak ta dziedzina chirurgiczna łączy się z tą dziedziną anestezjologiczną. Jeśli oni coś robią, no to ma to bezpośredni wpływ też na to, co widzimy. Podobnie jak w laryngologii, jakieś działania na drogach oddechowych, no tutaj jest wieczna walka dwóch żywiołów, czyli tego chirurga i tego anestezjologa, żeby generalnie było dobrze. O, z tymi żywiołami to pewnie spotykasz się praktycznie każdego dnia w swojej pracy. Każdy zna tak zwaną barierę krew-mózg, czyli to przepierzenie pomiędzy operatorem a anestezjologiem. Ja nie ukrywam, że słyszałem ten dowcip od zaprzyjaźnionej osoby, która bardzo często z nami jest, widzka i słuchaczka NT Live. Mam nadzieję, że jesteś dzisiaj z nami. Czy Bydgoszcz nas gdzieś tutaj pozdrawiała przed chwilą? Wrócę do gdzie jest z nami dzisiaj Jagoda. Jagoda mi się przyznała, że bardzo się cieszy z dzisiejszego odcinka, bo ECMO jest wyjątkowo dla niej interesujące. Tak więc pozwolisz, że już teraz chciałem tobie przede wszystkim podziękować za twoją pracę, jaką wykonujesz już taką naprawdę w realu, w oddziałach intensywnych, właśnie w tych przestrzeniach, o których opowiadałeś. I chciałem też tobie podziękować za to, że jesteś instruktorem, uczysz innych, jak w jaki sposób zwiększać swoją świadomość na temat tej bardzo, można było powiedzieć, bardzo skomplikowanej procedury, ale jak się dzisiaj może okaże, wcale nie jest aż tak bardzo to skomplikowane, żeby jak najwięcej osób mogło to wykonywać. Zatem w tym momencie w imieniu swoim i wszystkich widzów i słuchaczy NT Live kłaniam się tobie nisko i dziękuję za twoją pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Dziękuję i postaram się robić to dalej jak najlepiej. O, i tego się trzymamy. Słyszeli państwo? Przyznał się, że będzie to robił i jakby się chciał kiedyś wymiksować z tej kardioanestezjologii czy czegokolwiek innego, to mamy to nagrane. Powiemy, słuchaj, panie Konradzie, my tutaj wszystko wiemy na ten temat. No dobrze, no to jak już żeśmy sobie tak drogą wstępu, no to ja pociągnę jeszcze troszeczkę ten temat, bo metoda ECMO, czyli taki trudny wyraz, jeden, drugi, trzeci, kolejny z języka angielskiego, no wyszła z tej kardiochirurgii. No to dlaczego tak się stało? W dwóch zdaniach, żebyśmy mogli powiedzieć, czym to ECMO właśnie jest. Generalnie, żeby w ogóle wykonać większość operacji kardiochirurgicznych, kolokwialnie mówiąc, trzeba zatrzymać serce. No ale trudno to zrobić bez szkody dla pacjenta. Trzeba coś zastosować, żeby zapewnić to sztucznie, czy jakby pozaustrojowo. No stąd też właśnie ECMO jest może nie formą ewolucji, bo to nie jest coś kolejnego, tylko to jest inna z form krążenia pozaustrojowego. I wracając do tej kardiochirurgii, swoje źródło tam ECMO, czyli to pozaustrojowe natlenianie, wywodzi się właśnie z tego krążenia pozaustrojowego, gdzie to w czasie operacji serce jest zatrzymane, aby chirurg, kardiochirurg mógł wykonać daną procedurę, no ale mózg musi mieć zapewniony ten dopływ tlenu i całą wymianę metaboliczną, nie tylko mózg, ale pozostałe inne organy ustroju. Serce tylko jest operowane, ono wtedy nie pracuje i tej krwi nie tłoczy. No i ECMO po prostu różni się tym od krążenia pozaustrojowego, że w czasie operacji
ta cała krew akurat w krążeniu pozaustrojowym jest zbierana do specjalnego zbiornika, do rezerwuaru i stamtąd jest ponownie wtłaczana do ciała pacjenta. Wcześniej jeszcze napotyka na swojej drodze oksygenator, który dokonuje tej wymiany gazowej i ta krew bogata w tlen, uboga w dwutlenek węgla, wędruje z powrotem do pacjenta. Natomiast w ECMO nie ma tego rezerwuaru, czyli nie ma tego zbiornika na krew. Krew po prostu jest zabierana z pacjenta, przepychana za pomocą tej pompy, teraz pompy centryfugalnej, czyli pompy odśrodkowej, przez oksygenator, gdzie następuje wymiana gazowa i jest podawana z powrotem do pacjenta. Stąd też mówi się, że ta metoda, jakby no, jej wzorcem jest właśnie to krążenie pozaustrojowe, to extracorporeal circulation, które wywodzi się właśnie i było konieczne jakąś formą ewolucji kardiochirurgii, gdzie wynalezienie tego w latach 50. I zastosowanie u pacjentów no, dokonało znacznej ewolucji i otworzyło też nowe drogi, bo można było te procedury, które kiedyś były niedostępne z racji tego, że nie znano tego urządzenia, mówię o krążeniu pozaostrowej, zaczęły być możliwe, serce można było bezpiecznie zatrzymać dla pacjenta, wykonać procedurę, uruchomić serce ponownie i zakończyć jakby krążenie pozaustrojowe. Rozumiem. Sama nazwa bierze swoje źródło w języku angielskim. Jest to nazwa anglojęzyczna, ale czy mamy nazwę jakąś w języku polskim, która w taki dobry sposób określa, czym jest ECMO? Mamy jakąś swoją nazwę na to? No można to wprost przetłumaczyć jako pozaustrojowe natlenianie membranowe. I rozkładając to na czynniki pierwsze, no pozaustrojowe, bo krew opuszcza ustrój za pomocą, no pierwsze co napotyka po drodze, no to kaniula, która jest włożona do układu żylnego i ona zabiera tą krew, przechodzi przez pompę centryfugalną odśrodkową, to jest taka specjalna pompa. Można sobie zobaczyć w internecie o co chodzi z pompą centryfugalną. Obrazowo to tak jak pralka Frania, kiedyś miała taki wirniczek na dole. No i to jest pompa centryfugalna. Przechodzi następnie ta pompa, ona ma, jej zadaniem jest napędzanie tej krwi, nadawanie jej pędu. No i następnie jest oksygenator membranowy, czyli to membranowe natlenowanie, czy membranowa wymiana gazów, ponieważ jest to taki układ specjalnych kapilar z różnych tam materiałów, gdzie pomiędzy tymi kapilarami wtłoczony jest też tlen i tam następuje ta wymiana gazowa, no i opuszcza ten cały układ krew, bogata już w tlen, kolejnym drenem i kaniulą, która jest umieszczona w układzie tętniczym. Za chwilkę wejdziemy na taką stronę internetową, którą zaproponowałeś i może te trudne wyrazy, ja nie ukrywam, że większość z nich, te skomplikowane, są dla mnie czymś bardzo nowym i próbuję sobie wyobrazić te metody bądź te elementy tego systemu i jest to na pewno dla mnie kłopot i z pewnością jest wiele dzisiaj osób, wielu słuchaczy, widzów, którzy znają się dobrze na ECMO, ale myślę, że też jest spora grupa osób, które no właśnie zajrzała dzisiaj do nas, do NT Live, żeby się czegoś dowiedzieć. Zanim wejdziemy tak głęboko w ten temat, to jakbym przy takiej rozmowie, przy dobrym soku, przy dobrej kawie, jakbyś tak miał powiedzieć, jakie są plusy dodatnie i plusy ujemne ECMO? Ktoś by powiedział, róbmy ECMO, bo to jest fajne, albo nie róbmy tego, bo to nie jest fajne. Tak bardzo spłycając, oddalając się troszeczkę od merytoryki, do której zaraz dojdziemy. Jak byś mógł w kilku zdaniach się na ten temat odnieść? No, przede wszystkim jest to kolejna jakaś możliwość terapeutyczna dla pacjentów, którzy tego potrzebują. Jeszcze paręnaście lat temu takie najlepsze wyniki w zasadzie miały grupy pacjentów neonatologicznych. I generalnie to wyrosło z tego, żeby pomagać pacjentom neonatologicznym. Tam miało to najlepsze wyniki. Natomiast teraz po tych wszystkich pandemiach, tutaj cofając się jeszcze na linii czasu, to pamiętajmy, była pandemia grypy H1N1, która może Polski aż tak mocno nie dotknęła, natomiast inne kraje tak, bardziej. I jak spojrzy się retrospektywnie, to wszystkie te etapy, gdzie w zasadzie no, była to ostatnia deska ratunku, chwytano się tej gdzieś tam zapomnianej może trochę terapii, było to gdzieś tam w tym portfolio intensywnej terapii,
No to ostatnie te zastosowania właśnie AH1N1, SARS-CoV-2, czyli tak zwane ECMO żylno-żylne, ponieważ tutaj też należy doprecyzować, że urządzenie zawsze jest to samo. Kwestia tego, gdzie te kaniule zostaną wprowadzone, gdzie pobór krwi jest zazwyczaj zawsze z tego układu żylnego, natomiast oddawać możemy tą krew albo do tętnicy. Wtedy mamy wspomaganie żylno-tętnicze i ono jest stosowane właśnie tam, gdzie kolokwialnie mówiąc zawodzi ta pompka, serce i zawodzi natlenianie, czyli na przykład jakieś wstrząsy kardiogenne, sytuacje po zabiegach kardiochirurgicznych, gdzie na przykład pacjent jest mocno zależny od płuca serca, ale z tym płuca sercem nie można cały czas na przykład oddać pacjenta na oddział pooperacyjny. Płuca serce, no to tak 4 do 6 godzin pracy, natomiast można pacjenta przekonwertować do terapii ECMO i prowadzić to dalsze wspomaganie, jeśli jest konieczne w taki sposób. Także to, co powiedziałem, że no plus jest taki, że jest to jakiś dodatkowa możliwość terapeutyczna. Tutaj też należy pamiętać o tym, że to nie jest też terapia dla każdego. Chodzi o to, że musimy mieć co temu pacjentowi zaproponować, żeby uniknąć takiej sytuacji jak bridge to nowhere, ponieważ samo ECMO to jest swojego rodzaju pomost, no ale musimy mieć gdzie tą drogę zakończyć. Czyli na przykład most donikąd, tak? To rozwiń to. I tego staramy się uniknąć, żeby to nie był właśnie most donikąd, bo cała ta terapia wymaga ogromnych zasobów ludzkich, ogromnych zasobów sprzętowych, ogromnego doświadczenia, żeby ona była mówię oczywiście o takiej terapii, która ma mieć szansę powodzenia. Wysiłek komunikacyjny, organizacyjny i tak dalej, i tak dalej. Stąd miejsca, gdzie takie terapie można zaproponować pacjentowi, powinny mieć też, muszą mieć takie możliwości, co dalej z tym pacjentem zrobić. Czasem zdarzy się i też tak bywa, że pacjent ma to szczęście, że znalazł się w ośrodku, który ma ten aparat ECMO, ma ludzi, którzy potrafią go zastosować, w odpowiednim momencie go zastosują, pacjent jest uratowany, no ale co z nim dalej? Czy na przykład da się go przekazać gdzieś, tego pacjenta będącego na tej terapii, czy jakiś ośrodek go przyjmie i tak dalej, i tak dalej. No to są już duże wyzwania organizacyjne, logistyczne, bo to, że my mamy aparat, to jeszcze o niczym nie świadczy. Tutaj bardzo istotna też jest kwalifikacja, powiedziałbym nawet taka ścisła kwalifikacja tych pacjentów. To oczywiście nie jest moją rolą, to jest już zadanie ECMO koordynatora, to już jest zadanie lekarza. No i właśnie, o tym właśnie kwalifikowaniu takiej osoby, takiego pacjenta do konkretnych procedur, to za chwilkę chciałbym, żebyś nam więcej powiedział. Drodzy Państwo, zachęcam do komentowania rozmowy, zachęcam do zadawania pytań. Już pojawiło się pierwsze, ale tak jak zwyczajowo to robimy. Najpierw ta część wywiadowcza, porozmawiamy troszeczkę o tych wątkach, które żeśmy z naszym gościem tutaj dla Państwa dzisiaj przygotowali. Później będzie czas na to, żeby przedstawić kilka ciekawych pomysłów i propozycji, które mamy między innymi dla Państwa. Później będzie oczywiście czas i miejsce przeznaczone właśnie dla widzów i słuchaczy NT Live, a na koniec podsumujemy sobie nasze dzisiejsze spotkanie, gdzie nasz gość zaproponuje literaturę, zaproponuje pewne ciekawe artykuły, do których należy się odnieść w sytuacji, kiedy będziemy zgłębiać wiedzę na temat właśnie ECMO i tak zwanych inwazyjnych metod pozaustrojowych, o których Konrad mógłby mówić godzinami. Ja się o tym też przekonałem, drodzy Państwo, bo my się z Konradem znamy z konferencji, 9. konferencji PTPR-u, do której zostałeś zaproszony przez Marka Maślankę, prawda? I tak, miałeś swój wykład. Zanim wrócimy na tą stronę, powiedz mi, co dają takie miejsca, takie konferencje, takie sympozja, gdzie ty, osoba, która się tym zajmuje, wstaje i mówi o tym. Czy widzisz po takim wystąpieniu, po takiej aktywności, że coś się zmienia, dostępność do ECMO jest lepsza, wiedza jest inna, może też chęć do tego, żeby zgłębiać wiedzę, czy raczej jest to tak bardziej pasywne w tym momencie? Z moich obserwacji mogę powiedzieć jedno, odnośnie organizacji terapii w Polsce i tak dalej, nie chcę naprawdę się wypowiadać, ale z punktu widzenia ja jako pielęgniarz i też to, jak na przykład mamy takie sytuacje, że
będąc członkiem tego zespołu ECMO dla Wielkopolski, jedziemy gdzieś po jakiegoś pacjenta, czy właśnie w tej konwencji primary, czyli jedziemy założyć mu to ECMO i zabrać go do siebie do kliniki, czy w takiej konwencji secondary, czy też tertiary, gdzie jedziemy do pacjenta, który ma już założone ECMO, ale musimy nad nim jakby otoczyć go tą opieką w czasie transferu, to widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie i bardzo duży głód wiedzy, szczególnie właśnie w mojej grupie zawodowej, ponieważ o tyle, o ile może to jest popularna terapia, czy gdzieś słyszeli o tym lekarze, czy widzieli nawet, jak to się robi, natomiast wśród personelu pielęgniarskiego, ratowniczego, to jest cały czas nowość. To gdzieś tam weszło, ktoś o czymś słyszał i ludzie naprawdę chcą wiedzieć, na czym to polega, jak to się robi, czy to jest straszne, czy jest się czego bać, czy easy, damy radę. Także widzę, że tak, że jest duże zainteresowanie i odnosząc się jakby również w czasie, choć może niektórzy nie będą za bardzo wiedzieć, o czym mówię, tak, kiedyś terapia nerkozastępcza była bardzo wysublimowana, że praktycznie tylko poza tą tak zwaną stacją dializ się tego nie wykonywało, że to było otoczone też taką ogromną aurą tajemniczości. My tego już nie znamy jako to pokolenie. Natomiast tak teraz, tak kiedyś było na początkach tej terapii ECMO, ona, można powiedzieć, wchodzi pod strzechy, ale też wymaga pewnego, jeśli idzie o polski grunt, może ujęcia w jakieś ramy prawne, to niekoniecznie, ale takie po prostu podejścia dobrego organizacyjnego, żeby jak najwięcej wycisnąć dobrego z tej terapii, żeby ona faktycznie miała dobry wpływ, była stosowana tam, gdzie trzeba i w taki sposób, jak trzeba. Mhm. Natomiast przed nami otwierają się teraz naprawdę zupełnie nowe obszary, gdzie tą terapię można stosować z powodzeniem, chociażby sytuacje ECPR-owe. Tutaj jeśli jest na pewno wielu ratowników czy pielęgniarek ratunkowych, to gdzieś tam z tyłu zawsze jest tam te najnowsze wytyczne RC i jest napisane, w razie jeśli coś tam, no to można od pacjenta zastosować to krążenie pozostałe, czy na przykład dać pacjenta na to tak zwane ECMO. Także teraz otwierają się nowe możliwości, jeśli idzie o zastosowanie terapii ECMO, chociażby właśnie ten ECPR, czyli to jakby użycie tego urządzenia, użycie terapii ECMO w ramach tego ALS-u, Artificial Life Support czy Advanced Life Support. Opowiedz mi, odnieś się do tego, co już było na początku przeze mnie przytoczone, to co napisał Marcin Wojcieszak z Lukas Felczer, do jego komentarza związanego z tym artykułem 33 odnośnie nowej roli perfuzjonisty dla ratownictwa medycznego czy w ratownictwie medycznym. Jak ty jako osoba, która ma spore doświadczenie tej kwestii, się do tego odnosi, że legislacyjnie są pewne propozycje na to, żeby takie możliwości ratownicy medyczni czy pielęgniarze, pielęgniarki ratunkowe w systemie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej mogli wykonywać. Mógłby się na ten temat kandydat do eksperta wypowiedzieć? Na początku chciałem powiedzieć, że niestety nie znam jeszcze tej regulacji i ciężko mi się tak całościowo odnieść. Mhm. Natomiast mówiąc ogólnie, to najbardziej kompetentną osobą do obsługi tego rodzaju urządzenia jest właśnie perfuzjonista. W zasadzie, no gdzie szukać perfuzjonisty? Haha, skąd go możemy znaleźć? No perfuzjonisty są ściśle związani z ośrodkami kardiochirurgicznymi i to oni obsługują krążenie pozaustrojowe, to tak zwane płuco serce i ich domeną jest właśnie, oni są specjalistami kształconymi do tego, żeby obsługiwać to ECMO. Natomiast my, w sensie ja, pielęgniarka, pielęgniarz, no muszę wiedzieć chociażby takie podstawy, jak zdarzają się sytuacje kryzysowe, gdzie niestety w tak bardzo inwazyjnej terapii jakaś nawet mała zwłoka, czy tak zwany telefon do lekarza, może no, poza tym, że nie zdziała wiele, zajmie dużo czasu i w tym czasie, gdy na przykład coś się stało, a wyróżnia się na przykład taki podstawowy katalog sytuacji kryzysowych, może dojść do tego, że w przypadku, jeśli doszło do dekaniulacji, no to jak ja będę wybierał ten numer, to ta cała krew już zostanie wypompowana z tego pacjenta. To na nic się nie zda. Także podsumowując, no najbardziej kompetentną osobą do obsługi tego urządzenia jest oczywiście perfuzjonista, to on powinien wykonywać
co 24 godziny ten tak zwany circuit check, gdzie on dokładnie wie, jakie elementy powinien konkretnie sprawdzić, czy na przykład nie występuje wykrzepianie w oksygenatorze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ten personel, który jest bezpośrednio przy pacjencie i sprawuje tą bezpośrednią opiekę, powinien mieć wiedzę i umiejętności to, w jaki sposób działać natychmiast, jeśli wystąpi sytuacja kryzysowa. No, pierwsze takie trzy, jakie przychodzą na myśl, no to właśnie zapowietrzenie tego układu, dekaniulacja przypadkowa, czy na przykład awaria źródła tlenu albo awaria zasilania urządzeń. Powiedz mi jedno zdanie, jak uważasz, jak długo powinna się szkolić taka osoba, która tworzy, jest członkiem zespołu perfuzjonistów, czy perfuzjonisty jednego, dwóch, trzech, która mogłaby na przykład dbać o to, żeby zareagować, kiedy wysunęła się kaniula, kiedy nie ma możliwości uzupełnienia tego w tlen i nie ma dostępu do prądu. Powiedziałeś o takich trzech krytycznych momentach. Ale czy to jest okres, nie wiem, półrocznego intensywnego kursu, rocznego intensywnego kursu, żebyśmy mogli przez dzisiejsze spotkanie może podpowiedzieć tym, którzy mają ochotę na jakieś zmiany, żeby wiedzieli, że to de facto potrzeba dużo pracy, żeby to zrobić. Jak uważasz? Głównie chodzi o to, czy, bo tutaj w Polsce często tak lubimy się czepiać przepisów. Jakie są przepisy? To ja wam powiem, nie ma przepisów. I to, co powiedziałem, najbardziej kompetentną osobą, jeśli idzie o Polskę, jest perfuzjonista. I to on ma święte prawo i on najlepiej, przynajmniej z założenia, powinien wiedzieć, o co tam wszystko chodzi i jak to wszystko gra. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby czuć się pewnie, mając pod opieką pacjenta w trakcie tej terapii ECMO, to też ja nigdy nie lubię wyważać otwartych drzwi. Na świecie mamy organizację ELSO, Extracorporeal Life Support Organization, która wydaje wszelkie rekomendacje, wytyczne dotyczące tejże terapii. Jest uznany na świecie kurs tak zwany ECMO Specialist. Ten kurs ECMO Specialist jest dostępny dla w zasadzie wszystkich zawodów medycznych. To może być pielęgniarka, to może być lekarz, to może być ratownik. Oczywiście w Polsce nie ma takiego przekształcenia, nie ma takiego przeniesienia na przykład prawnego czy kompetencyjnego. Jeśli zapytacie mnie o jakieś twarde, panie, pokaż pan przepis. Nie pokażę wam, bo go nie ma. Także ten kurs ECMO Specialist, teraz nie powiem dokładnie, ile on trwa, natomiast można taki kurs ECMO Specialist odbić i to jest taka osoba pośrednia. Ona wie, o co chodzi w tej terapii, przede wszystkim umie też zaopatrzyć wszystkie sytuacje kryzysowe, zrobić jakieś podstawowe działania typu podłączenie terapii nerkozastępczej do tego urządzenia, czy jakieś proste rzeczy, natomiast to też jeszcze nie jest perfuzjonista, czyli to jest taki łącznik pomiędzy osobą, która ma jakieś przeszkolenie stanowiskowe i zna tylko sytuacje kryzysowe, jak im zapobiegać, jest ECMO specialist, no i tym the best, który wie wszystko najlepiej, jeśli idzie o ten rodzaj terapii, urządzenie, takie kwestie techniczne, no to jest ten perfuzjonista. Jeśli idzie o czas kształcenia, ciężko się odnieść. Są jakieś, jeśli idzie o ten kurs ECMO Specialist, on ma swoje wyznaczone ramy, natomiast teraz nie jestem w stanie z głowy przytoczyć, jak długi jest to okres szkolenia. Na pewno ta osoba, która jest bezpośrednio przy pacjencie, powinna wiedzieć, że przy aparacie powinny być klemy Fergusona do natychmiastowego zaklemowania tego układu, jeśli zaszłaby taka konieczność, kiedy klemować ten układ, kiedy trzeba klemować ten układ, kiedy nie trzeba klemować tego układu, co zrobić, jeśli dojdzie do jakiegoś zapowietrzenia, co zrobić, jeśli nagle pompa przestanie działać, co zrobić, jeśli zauważy, że nagle dreny zaczynają tańczyć, jakoś tak dziwnie się ruszać, etc., etc. Rozumiem. Pozwoliłem sobie, Konrad, odnaleźć stronę elso.org i tam znalazłem kilka wytycznych dla zespołu, dla lekarza, dla kardiologów, kardiochirurgów, perfuzjonistów, ECMO specjalistów dotyczących zespołu pielęgniarskiego i w ogóle całej obsługi. Wydaje mi się, że jest to warte pokazania, więc pozwolisz, że wkleję to za chwilkę w komentarze. Tak, jak najbardziej polecam zasoby ELSO i tam publications i wszystkie wytyczne guidelines są całkowicie za darmo. Jest to zazwyczaj taka bardzo skondensowana pigułka, ale naprawdę, no, kolokwialnie mówiąc, samo gęste. To, co trzeba wiedzieć, i to jest dobre i sprawdzone, wiarygodne źródło wiedzy, jeśli idzie o terapię ECMO.
czyli gęsta zawartość naszej krwi, wszystko to, co płynne, odsączone, a to, co wszystko... Hematokryt gęste, 50. Hematokryt 50. Drodzy Państwo, link, który żeście otrzymali, ma taki swój nick, taki kryptonim dzisiejszej audycji. No to dobrze, to zaczniemy od początku. Dzisiaj sobie wymyśliłem, że chciałbym gromadzić wiedzę, doświadczenie i przynajmniej zgłębiać temat. Wchodzę do Was na Waszą stronę internetową i od czego powinienem zacząć w ogóle, jeśli chodzi o gromadzenie informacji związanej z ECMO? I jakbyś nas mógł nauczyć tego, co jest na Waszej stronie internetowej i żebyś mógł pokazać nam na przykładzie jednej albo drugiej procedury, jak może to zadziałać. Tak więc jesteśmy na stronie, czym jest ECMO, to już troszeczkę wiemy, mamy jakiś sprzęt, mamy jakieś rzeczy. No ale dobra, to teraz powiedz, jak się posługiwać tym narzędziem, które jest na stronie ecmo.pl? Ta strona zawiera jakby takie podstawowe informacje odnośnie chociażby rodzajów terapii. I teraz jeśli masz tą zakładkę terapię obok jeszcze na prawo, no to tutaj mamy właśnie takie generalne obszary zastosowania. Chociaż jest ich już teraz więcej, bo na przykład można używać ECMO w oparzeniach, są jakieś pierwsze doniesienia o używaniu ECMO w traumie, w jakichś ciężkich urazach. Na pewno wielu z słuchaczy dzisiejszego webinaru kojarzy taki projekt, który był w Polsce odnośnie leczenia hipotermii głębokiej i właśnie hipotermię głęboką też w tej ostatniej jakby przedszpitalnej, szpitalnej fazie można właśnie zwalczać ją za pomocą terapii pozaustrojowej, terapii ECMO. To jest jeden z obszarów zastosowania, są nawet wyznaczone przez ministra zdrowia ośrodki w Polsce, gdzie ta terapia powinna być możliwa do przeprowadzenia. Okay, chyba nawet w każdym województwie są nawet one zgłoszone. Znaczy to jest jeden z obszarów. Jeśli możemy teraz wrócić do terapii, tam na samej górze terapię. No i mamy na przykład, dajmy wspomaganie krążenia, tak jest. Proszę uprzejmie, jesteśmy na stronie, okay. Wybraliśmy czyli tutaj mówimy o tak zwanym ECMO żylno-tętniczym VA. Tutaj akurat jest dodatkowo jeszcze taka opcja dodania VIV, czyli dodanie jeszcze jednej linii żylnej, jeśli trzeba by odbarczać lewą komorę. Natomiast tego rodzaju terapię VA stosuje się właśnie, kolokwialnie mówiąc, tak uogólniając, we wstrząsie kardiogennym, czy tam, gdzie generalnie jest niewydolne serce jako pompa. No i tutaj mamy opisane wskazania, czyli to, co mówiłem, jakiś oporny wstrząs kardiogenny, czy też niewydolność serca, czy też to, o czym też wspominałem, czyli tak zwany ECPR, jako ewolucja resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wtedy też terapię VA znajduje ona zastosowanie. Jeśli idzie o kaniulację, bo tak jak wspominałem, urządzenie jest zawsze to samo, tylko kwestia tego, gdzie te kaniule zostaną umieszczone, no to tutaj właśnie jedną kaniulę umieszcza się w żyle, która będzie tą krew zabierać do urządzenia, drugą kaniulę natomiast umieszcza się w tętnicy. Tutaj na zdjęciu widać właśnie kaniulację do uda, czyli jedna kaniula, ta, która jest bardziej zbrojona, ta na górze, to jest kaniula żylna, która zabiera krew do urządzenia. Ta niżej z takimi dwoma kitkami to jest kaniula tętnicza, ona podaje krew do pacjenta. I to, co Jacek teraz zaznacza, czyli taka ta kitka odprowadzenie, to jest tak zwany szant. Czyli przed oddaniem, ta kaniula, ta linia tętnicza oddająca krew do pacjenta ma takie obejście, które trafia do tętnicy powierzchownej uda i zabezpiecza nam dystalne ukrwienie tej kończyny, ponieważ ta kaniula tętnicza jest dość dużych rozmiarów i żeby noga była ukrwiona wstecznie poniżej miejsca wprowadzenia kaniuli, należy właśnie zabezpieczyć ją takim oto szantem, takim obejściem, bypassem, który zapewni krążenie dystalne do tejże nogi, żeby ona nie doznała martwicy i nie obumarła. Ponieważ kaniula jest dość duża i potrafi zamknąć nawet całe światło naczynia. No i tu właśnie mamy omówiony sposób kaniulacji do takiejże terapii. Jeśli jeszcze pokażesz niżej, bo nie znam zawartości. No i właśnie tutaj jest omówiona tak ważna rzecz jak syndrom Harlekina, czy tak zwany zespół północ-południe. To jest dość ciekawa rzecz, przy której chciałbym się chwilę zatrzymać, jeśli idzie o terapię ECMO. Chodzi tu o terapię ECMO żylno-tętniczą.
jest to ciekawa sytuacja, w której mamy do czynienia z tak zwanym mieszaniem się krwi. Otóż proszę zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, kiedy serce nie pracuje lub pracuje bardzo niewydolne, no to praktycznie nic nie wyrzuca. Ta kaniula, o której wspomniałem wcześniej, która podaje krew do aorty, wcześniej wchodząc w tętnicę udową, ona podaje krew pod prąd, nie fizjologicznie, bo fizjologicznie krew płynie od zastawki aortalnej w dół do aorty i tak dalej. Natomiast tutaj to urządzenie podaje krew pod prąd. I jeśli serce zaczyna wyrzucać, zaczyna poprawiać się jego funkcja, no to następuje tak zwana kompetencja. Kto silniejszy? Czy ten, co płynie z dołu od aparatu, czy to serce? No i mamy podwójnie złą sytuację, bo jeśli walimy dużo od dołu, no to serce się dusi, bo mu tam cały czas coś od dołu podaje. A druga rzecz jest taka, że ta krew utlenowana od urządzenia spotyka się z tym punktem mieszania tej krwi od serca. Tutaj nie wchodząc już w szczegóły fizjologii i tak dalej, ważne jest to, żeby ten punkt, gdzie ta krew się miesza, przesunąć bardziej do środka aorty, aby ten punkt nie występował tuż nad zastawką aortalną, gdzie są co odejścia tętnic wieńcowych, ponieważ możemy doprowadzić wtórnie do zawału i to takiego niemego, bo serce jest wspomagane, niby wszystko jest ok, natomiast może dojść do sytuacji bardzo niekorzystnej, czyli do takiego zwanego syndromu Harlekina, żeby ten punkt mieszania nie był właśnie w okolicy, gdzie odchodzą tętnice wieńcowe. I co jest ważne dla personelu, który sprawuje bezpośrednią opiekę, bo my mamy w tym swój udział, tak, to przede wszystkim to, że tętnica promieniowa powinna być skaniulowana na prawej stronie, ponieważ za pomocą tego i w tym miejscu pobieramy gazometry i widzimy, czy ten punkt mieszania nie osiągnął tego niekorzystnego punktu, i pulsoksymetr również powinien być na prawej kończynie górnej w sytuacji, kiedy pacjent jest na terapii żylnotętniczej. Takie są tutaj wytyczne, jeśli idzie o zaopatrzenie tego pacjenta, abyśmy widzieli, czy właśnie nie dochodzi do takiejże sytuacji. Także pomiar gazometrii z prawej kończyny górnej, najlepiej tętnica promieniowa i również pulsoksymetria na prawej kończynie górnej. No i tutaj konieczne jest też opisane właśnie, bo cała ta terapia może powodować taki wtórny obrzęk płuc i tak dalej. Tutaj w te szczegóły fizjologiczne naprawdę już nie chciałbym wchodzić. No dobrze, powiedz mi jedną rzecz, drogi Konradzie. Skoro ECMO uważane jest za metodę wysoce inwazyjną, bo tak jest, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, starałem się troszkę odrobić lekcję, jest to metoda obarczona licznymi powikłaniami. Jest tych powikłań naprawdę sporo. Zatem tak naprawdę dlaczego powinniśmy implementować ten system, no chociażby na tych przykładach, które teraz przed chwilą powiedziałeś? Generalnie dlatego, że jest to opcja terapeutyczna dla pacjentów, którym kiedyś nie można byłoby nic zaproponować. Oni po prostu by zginęli. To jest jakaś forma protezy, bo też należy pamiętać o tym, że nie można tego pacjenta w nieskończoność kręcić na tym ECMO. Trzeba mieć mu co zaproponować. Jeśli serce jest niewydolne, jeśli płuca są niewydolne, no to na przykład przeszczep serca lub płuc, lub i serca i płuc. Czy na przykład jeśli idzie o niewydolność krążenia, to właśnie przeszczep serca albo zaimplementowanie jakiegoś urządzenia, które może mieć na stałe, typu wspomaganie lewokomorowe, czy lewo i prawokomorowe. Także no to po prostu jest nowa metoda w intensywnej terapii, w medycynie ratunkowej teraz, jeśli spojrzeć przez ten pryzmat, jeśli odnieść się do ECPR-u. Jest to kolejna jakaś rzecz, którą możemy tym pacjentom zaproponować jako pomost, jako proteza do definitywnego leczenia. Czasem no niektórym pacjentom polepszy się po lekach, po jakichś interwencjach, na przykład jeśli idzie o niewydolność oddechową, gdzie jeśli ten proces jest odwracalny, no to faktycznie ta czasowo zastąpiona funkcja płuc w ramach tego ECMO żylno-żylnego doprowadzi do tej rekonwalescencji. Przykładowo, jeśli to było jakieś ciężkie zakażenie układu oddechowego, no to lekarze poprzez włączenie jakichś antybiotyków czy innej farmakoterapii z czasem te płuca odciążone zaczną pracować, podejmą tą natywną pracę i ich parametry będą się poprawiać. No tutaj
po prostu daje nam to czas na to, żeby zastosować inne metody, żeby pacjent po prostu nie zginął, a żebyśmy mogli mieć ten czas na to, żeby zastosować na przykład, kwalifikować pacjenta do przeszczepu serca, płuc, kwalifikować do LVAD-u, czy też na przykład zastosować jakieś super inne terapie, które pomogą powrócić tej pracy tych narządów. Użyłeś skrótu LVAD-u. Cóż to takiego jest? To jest Left Ventricular Assist Device, czyli jakieś urządzenie, które wspomaga pracę lewej komory, na przykład z takich komercyjnych to jest Heartware, Heartmate. W różnych, różne są te urządzenia, czy na przykład tak zwany TAH, czyli Totally Artificial Heart, tak zwane sztuczne serce, czy też jest taki polski system Polvat, czy Jarvik Heart. Tutaj to portfolio, jeśli idzie o kardiochirurgię, wspomagania krążenia, jest dość szerokie. Aktualnie no to stosuje się dość mocno na świecie właśnie te LVAD-y w postaci tych urządzeń, bodajże HeartMate. Czy moglibyśmy się jeszcze odnieść do procedury ECMO, szczególnie w przypadku perfuzji narządów? To jest ciekawa działka, tak? Proszę, kontynuuj. To ja bardzo chętnie, bo to ma duże znaczenie z punktu widzenia przygotowywania pacjentów do ewentualnych przeszczepów, do tego wszystkiego, co się łączy naprawdę w jedną całość, o czym mówiła pani doktor Aleksandra Wodarska, jeśli mówiliśmy o programie pobierania przeszczepu narządów i tak dalej. O tym mówi doktor Zyga Kaliciński w swojej pracy, w swojej fundacji, o tym nawet śpiewają. Opowiedz coś więcej na ten temat. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest to też na stronie internetowej. Tutaj uwaga dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy są z nami na Spotify. Te materiały będą, drodzy Państwo, dostępne na naszym profilu facebookowym, więc będziecie mogli trochę więcej na ten temat popatrzeć. Ale jesteśmy w miejscu, gdzie jest dedykowany dział dla perfuzji organów. Proszę, powiedz coś więcej na ten temat. Tutaj tylko mogę tak dość ogólnie powiedzieć, jeśli idzie o zastosowanie ECMO w regionalnej perfuzji narządowej, no rozbierając na czynniki pierwsze, no to przede wszystkim to regionalna perfuzja narządowa, czyli nie będziemy zapewniać tej perfuzji dla całego ciała, tylko regionalnej. Najlepiej to chyba zobrazuje przykład i też wspomnę o tym, że najlepsze wyniki, najlepiej rozwiązane to chyba, jeśli idzie o wolumen tych dawców, mają rozwiązane Hiszpanie. Tam to dość dobrze funkcjonuje. Polega to na tym, że przykładowo mamy pacjenta, który jest w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ośrodek zapewnia terapię pozaustrojową. Pacjent trafia na przykład na szpitalny oddział ratunkowy, będąc na automatycznej kompresji klatki piersiowej. Wykonywane są wszelkie badania. Tutaj w odniesieniu do tego, czy ta przyczyna jest odwracalna, czy nieodwracalna. Tam na stronie jest podany cały taki wykres czasowy, jak to przebiega na linii czasu, taka cała procedura. Natomiast long story short, jeśli pacjent uznawany jest za zmarłego, wtedy jest taka opcja, że można pacjenta skaniulować, rozpocząć terapię pozaustrojową. Dodatkowo tutaj chodzi najczęściej o pobieranie nerek od tych dawców po to, żeby wydłużyć ten czas tak zwanego zimnego niedokrwienia, żeby on był jak najmniejszy, żeby ten organ dobrze funkcjonował, żeby był perfundowany. No i tutaj po prostu zakładany też jest balon do aorty wstępującej, który ogranicza to sztuczne krążenie tylko do tego obszaru. No i wtedy można dokonywać całej kwalifikacji tego dawcy po to, żeby te organy miały jak najlepszą kondycję, no i dalej już koordynować proces transplantacji danego narządu, który ma z założenia być w jak najlepszej formie. Po to robi się wtedy terapię pozaustrojową u takiej osoby, bo to już jest uznawane za zmarłego. Czyli tak, uporządkując, wiemy, czym jest ECMO, co to w ogóle znaczy, wiemy, gdzie można znaleźć informacje na ten temat,
no ale też byłoby dobrze, żebyśmy się dowiedzieli, z czego się taki zestaw składa, bo już wcześniej powiedziałeś o urządzeniu, które na tle prowadzi natlenowanie tej krwi, mówiłeś o kaniulach, więc jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć, co w tym zestawie być powinno, co go tworzy, tak żebyśmy też widzieli, z czego w przyszłości mielibyśmy się uczyć, albo na jakim zestawie powinniśmy się uczyć, więc z czego składa się ECMO? Na ten moment w Polsce mamy chyba dostępnych 4 bądź 5 urządzeń, jeśli idzie o jakieś tam marki czy firmy. Generalnie takie urządzenie ECMO składa się z pompy, o której wspomniałem, właśnie pralka frania, czyli pompa centryfugalna, pompa odśrodkowa. Musi być w tym układzie oksygenator, bo gdzieś musi następować wymiana gazowa. No i musi być układ drenów, które tą krew odprowadzą z powrotem do pacjenta. Musimy mieć kaniule różnych rozmiarów, zależnie gdzie będą też te kaniule umiejscowione. No i najczęściej też do urządzenia, bo tutaj mamy bardzo dużą powierzchnię, która wychodzi pozaustrojowa, poza ciało pacjenta, po to, aby nie doszło do przypadkowej hipotermii tego pacjenta. Mamy też dodatkowe, taki specjalny składnik, jak właśnie heater cooler, czyli urządzenie, które będzie nam podtrzymywać tę właściwą temperaturę ciała pacjenta, a niektóre z tych urządzeń mają jeszcze dodatkową taką opcję, że można tego pacjenta schłodzić, czyli wprowadzić w stan hipotermii. I z takich elementów składa się po prostu ECMO. Aha, dodatkowo też, no mamy oczywiście, zależnie od tego, jaką terapię chcemy prowadzić, czy to będzie na przykład ECOR, czyli wymiana dwutlenku węgla, taka troszkę mniejsze przepływy niż takie klasyczne, jak ma trochę mniejsze kaniule, czy będzie to tylko wspomaganie krążenia, czyli nie będziemy korzystać z oksygenatora, różne rodzaje setów, czyli tych układów do tego urządzenia można zastosować. Urządzenie zawsze jest to samo, nie ma urządzenia do V-ECMO czy VA-ECMO, zależy gdzie te kaniule będą Halo, halo, słyszymy się, drogi Konradzie? O, tak, jestem z powrotem, tak? Tak, przepraszam, tak. Chwilę zerwałem. Mam nadzieję, że to długo nie trwało, to zerwanie. Sygnał dosłownie na sekundkę okay. Uciekł. Mhm. Także urządzenie zawsze jest to samo, kwestia tego, jakie zostaną kaniule użyte, jaki układ i gdzie zostaną te kaniule do pacjenta włożone, skaniulowane, gdzie będzie. Rozumiem, czyli to są te elementy, takie podstawy, takie merytoryka, takie narzędzia, które poznają osoby, które dostają się do Was na kurs, ty jako instruktor, technik kursu ECMO, gdzie przypomnę, prowadzicie to w poznańskim ośrodku w ramach programu Power, jakby przedstawiacie, wykładacie jakby od podstaw i uczycie wszystkie osoby, które będą członkiem zespołu perfuzjonistycznego, uczycie od Nie, to po prostu szkolenie dotyczy zastosowania tych technik pozaustrojowych. Jeśli idzie o takie formalizmy i to też jest taki, często jest nam to zarzucane, że to jest szkolenie tylko dla lekarzy, natomiast tutaj my bronimy się tym, no tak niestety było, że cała pula, jeśli idzie o szkolenia, była i generalnie targetem dla tego rodzaju szkoleń byli generalnie lekarze, stąd też dla tej grupy zawodowej prowadzimy te szkolenia, nabywamy też doświadczenia, jeśli idzie o tego rodzaju szkolenia i chcemy, cały czas chcemy i jesteśmy gotowi na to, żeby szkolić całe zespoły, czy też inne grupy zawodowe, natomiast w tym przypadku finansowanie było tylko dla zespołu lekarzy, i to oni są szkoleni jako ci przyszli, powiedzmy, liderzy tych zespołów ECMO, nie zespołów perfuzjonistycznych, to nie chciałbym mieszać tych dwóch różnych pojęć, perfuzjonista to jest osobna, to jest zawód po prostu, to jest chroniony tytuł, także tutaj, żeby nie mieszać, to nie jest to zespół perfuzjonistyczny, tylko po prostu perfuzjonista zajmuje się generalnie terapią pozaustrojową w ramach kardiochirurgii, ECMO, i też parę innych działań, to najlepiej perfuzjoniści by się wypowiedzieli na ten temat. Super i dobrze to wybrzmiało, drodzy Państwo, że było czytelne, czym zajmują się takie osoby, tacy instruktorzy, jak zajmuje się Konrad wraz z jego ekipą, a czym zajmują się już perfuzjoniści w tych placówkach, w tych centrach, w tych ośrodkach, gdzie oni wykonują swoją pracę jako odrębny, wyodrębniony zawód.
Tak, żebyśmy Natomiast wracając do tego kursu, on jest, trudno reklamować swój własny produkt, ale generalnie staramy się pokryć ten temat ECMO z punktu widzenia każdej grupy zawodowej, żeby było widać, żeby było jasne, jakie potrzeby, kiedy wynikają, jak to organizacyjnie to przedsięwzięcie wygląda, ponieważ też obserwując naszych kursantów, uczestników tych kursów, widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie na to i jak ważne jest umiejętności miękkie, komunikacja w tym zespole, zarządzanie, organizacja, bo ci ludzie mają twardą merytoryczną wiedzę i tutaj jest wszystko pod tym względem super, ale sposób, w jaki zarządzają zespołem, komunikują pewne rzeczy, to są nowe pola dla nas, które w polskiej medycynie staramy się pokryć i to są nowe pola do tego, żeby coś poprawić właśnie, ta komunikacja, organizacja, to są takie elementy, bo wiedza merytoryczna, ta twarda wiedza medyczna, bezapelacyjnie ona jest i naprawdę to są znakomici specjaliści, natomiast tutaj ta terapia nie jest taką terapią solo, że przyjdzie jeden człowiek i to zrobi. Tutaj jest bardzo duża zależność od każdego elementu, każdego członka tego zespołu, a jak wiemy, no znamy łańcuch przeżycia, czy ogólnie łańcuch. Ogólnie łańcuch jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniwo. Ten teamwork jest jak zwykle podkreślany przez... Tutaj jest szczególnie ważny, naprawdę, bo każdy gra bardzo dużą rolę i to, jak się zachowa, co zrobi i tak dalej, może mieć no, konsekwencje dla pracy wszystkich. Moją akurat domeną, jeśli idzie w aspekcie tego kursu, jest transport. Transport ECMO, transport krytycznie chorych i to jest moja działka w aspekcie tego kursu, o którym mówisz. Super, bardzo, bardzo Tobie za to dziękuję, że przybliżyłeś nam te tajniki, bo jest to pewien, no powiem tak, rarytas taki niecodziennie spotykający się, gdzie mamy możliwość porozmawiać z osobą, która się tym zajmuje na co dzień, tak więc uprzejmie za to dziękuję, a Państwu z kolei dziękuję za to, że już komentujecie tę rozmowę i już dzielicie się swoimi przemyśleniami, już padają pierwsze pytania. Jeszcze parę minut pomęczymy tutaj Konrada i będziemy na temat tych pytań, nad nimi się będziemy tutaj pochylać i oczywiście Konrad będzie udzielał odpowiedzi. W tym wszystkim, co powiedziałeś, zabrakło mi wątku pediatrycznego, dzieci, małych dzieci, dużych dzieci. To tu widzę, że na czacie jest mój dobry kursowy kolega też, Piotr Ładziński, on najlepiej się wypowie w tym temacie jako perfuzjonista z ośrodka dziecięcego, który nas często bardzo też wspomaga. Pozdrawiam Piotra serdecznie i oczywiście Gosię, jego żonę też, bo widzę, że tutaj śledzi i odpowiada. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wsparcie. To jakby ja tą kwestię pozostawiam tutaj specjalistom i nie chcę się w tym temacie wypowiadać, ponieważ no moja domena to niestety ci duzi i transporty ECMO, także, ale no... Nie wiem, co Jacku w aspekcie pediatrycznych pacjentów, bo też trochę uprzedziłem twoje pytanie, ale proszę. Zadaj. Nie ma problemu, ja się bardzo cieszę. Zrobiłeś to po prostu zawodowo. Pada pytanie, trzeba byłoby to pytanie gdzieś wyeksportować na bardziej doświadczonych. Pozwolisz, no tutaj delegacja w aspekcie komunikacji jest bardzo istotna i znajomość zespołu. Wiem, komu mogę co przydzielić, komu co delegować. Wiem, że zrobi to znakomicie. No, Piotr, pozdrawiam. Super. Widać, byłeś na dobrym szkoleniu z komunikacji i umiejętności miękkich, tak? Nauczyłeś się delegować. Pozdrawiamy pana Piotra i pozdrawiamy panią Małgorzatę. Nie miałem okazji się z państwem poznać na żywo, podobnie tak jak to było w przypadku Konrada w wspomnianym wydarzeniu w Zakopanem, ale mam nadzieję, że kiedyś uda się z państwem zobaczyć, spotkać, porozmawiać, a nuż się dacie zaprosić do NT Live, żebyście, drodzy państwo, porozmawiali na temat tego ECMO w stosunku do dzieci. Ale ja, drodzy państwo, pozwolicie, że ja jednak troszeczkę tutaj zapytam naszego gościa, a może jednak, no właśnie te procedury utlenowania krwi, eliminacji dwutlenku węgla poza ustrojem naszych pacjentów, a szczególnie tych małych, no stosuje się, prawda? W jakich najczęściej przypadkach u dzieci, tych małych całkiem i tych trochę większych się to stosuje? Jakie to są stany zagrażające życiu? Jakie to są choroby? Jakie to są sytuacje? No, według mojej wiedzy no, najczęstszym obszarem zastosowań, jeśli chodzi o ECMO, no, to właśnie kardiochirurgia dziecięca. Tam to najczęściej można stosować. Jeśli idzie o grupy takie, to co wspominałem wcześniej,
bardzo dobre wyniki na początku miał ECMO właśnie w aspekcie tej grupy neonatologicznej. Tam też są określone stany, gdzie można to z powodzeniem zastosować, z korzyścią dla pacjenta. Natomiast już nie chcę wskoczyć w szczegóły, bo to naprawdę nie moja domena. Ale tak, generalnie każda grupa wiekowa ma taki aspekt, gdzie tą terapię stosuje się, czy można ją zastosować, jest to jakaś opcja terapeutyczna, taka no inwazyjna, tak jak już to parę razy padło, ale tak, to ta terapia jest obecna we wszystkich grupach wiekowych. Biegniemy z supportem dla ciebie, drogi Konradzie, pani Katarzyna. No dokładnie, tak. Kasię pozdrawiam serdecznie, tak. Pani Katarzyno, witamy w NT Live. Pierwszy raz panią tutaj widzę, co nie znaczy, mam nadzieję, że ostatni. Kasia świetna specjalistka, ratownik medyczny, położna, z tego co pamiętam, właśnie w aspekcie neonatologii. Dokładnie tak, bardzo fajnie, cieszę się, że jest. Czyli ja już chyba wiem, jaka twoja rekomendacja pójdzie, w którym kierunku. Tam tak myślę, pomalutku, jakieś wnioski wysuwam. Pani Katarzyna Leńska, raz jeszcze witam panią w NT Live, jako widzka, jako słuchaczka. Neo ECMO, wady serducha i przepuklina przeponowa najczęściej, to jest jeden z takich stanów u dzieci. Bardzo za to dziękuję. Liczę na pani komentarze jeszcze w trakcie naszej rozmowy. Proszę wkleić, pani Katarzyno, pani Małgorzato, panie Piotrze, jakieś linki, jakieś informacje, gdzie możemy więcej dowiedzieć się na temat tego ECMO u naszych dzieciaczków. Oj, przepraszam bardzo, tak żebyśmy mogli trochę więcej zaszczepić tej wiedzy pośród wszystkich widzów i słuchaczy, a mam nadzieję, że może uda nam się kiedyś spotkać tu w NT Live, żebyśmy porozmawiali na temat tej pięknej dziedziny, jaką jest ECMO pediatryczne. O, i pan tutaj Piotr napisał, poza działką neonatologiczną, która jest specyficzna w zasadzie u dzieci większych, są identyczne wskazania jak i dorosłych. Fantastyczne, panie Piotrze. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Czekamy na więcej i jesteśmy otwarci na współpracę z państwem. Widzisz, dzięki Konrad, że udało nam się potencjalnie namierzyć kolejne ofiary MPLA. Chciałbym, na celowniku. Są już na celowniku. Chciałbym, żebyśmy jeszcze się odnieśli teraz do samego kształcenia. Jeszcze trochę w tym kierunku chciałbym pójść. Na stronie internetowej znajduje się zakładka z symulacjami. Chciałbym tutaj, żebyś już powiedziałeś nam, jak należy się uczyć tego, gdzie zbierać troszeczkę informacji. W podsumowaniu pokażemy te ciekawe wytyczne i ciekawe narzędzie, którą polecisz przy korzystaniu z tych procedur inwazyjnych. A ja bym jeszcze chciał ciebie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jak już wygląda to nieco dalej, chciałbym, żebyśmy się jeszcze odnieśli do symulacji. Co tutaj jest ważnego do podkreślenia i jak ogromne ma to znaczenie w procesie kształcenia i później utrzymywania na wysokim poziomie naszych umiejętności związanych z ECMO? No, tu przede wszystkim promujemy te symulacje wysokiej wierności w aspekcie szkolenia, ale też w aspekcie testowania procedur, to czy coś zadziała, bo tutaj mamy tą tak zwaną kukłę, manekin, lalkę, jak zwał, tak zwał, temu urządzeniu nie zaszkodzimy, a możemy z jej wykorzystaniem przetestować, czy jakaś procedura działa, czy na przykład transfer można wykonać bezpiecznie, czy tutaj zasymulować te wszystkie sytuacje krytyczne, o których mówiłem, w takich warunkach, jeśli idzie o tą wysoką wierność, czyli odwzorowujemy w zasadzie oddział intensywnej terapii w tym naszym centrum symulacji medycznej i tam chociażby te sytuacje krytyczne, jakie mogą się wydarzyć, przeprowadzamy, wywołujemy je i w takim aspekcie no takiego też stresu, bo to jest, to wygląda jak oddział intensywnej terapii, jest monitor, są parametry, jest ten Phantom, ten symulator zaawansowany, Phantom jest, ma ten układ pozaustrojowy, jest skaniulowany, urządzenie chodzi, wrzeszczy, wyje, coś nie działa, jakieś dziwne dźwięki, coś się dzieje z tym dziwnego, to wtedy właśnie dzięki wywołaniu takiego, no, troszkę też stresu, takiego też szoku, mamy możliwość przeprowadzenia to w miarę realnych warunkach, już takim super, takim złotym gralem symulacji medycznej jest tak zwana symulacja in situ, czyli przeprowadzenie na przykład, jeśli wziąłbym takiego fantoma i to całe urządzenie i tak dalej i przyszedł dzisiaj do was,
na oddział intensywnej terapii w tej sali, gdzie na co dzień pracujecie, gdzie macie tam prawdziwych pacjentów, przeprowadził taką symulację, taka symulacja wysokiej wierności, czyli w waszym miejscu pracy wiecie, gdzie co się znajduje, wiecie, na jakim sprzęcie działacie, no ale macie dodatkowo tutaj tego fantoma, z którym nagle coś się dzieje, na przykład doszło do jakiejś przypadkowej dekaniulacji, czy ktoś nie zakręcił przysłowiowego koreczka gdzieś i powietrze zostało zastane do układu. To służy nam testowaniu procedur i generalnie szkoleniu w takiej formie. Nie wiem, czy Jacek jest z nami. Jestem, słucham cię normalnie, tak aparat gębowy otworzyłem. Ale tutaj specjalistą jest oczywiście Marek Dąbrowski, który ściśle z nami współpracuje w ramach tego Centrum Symulacji Medycznej, w ramach tych kursów technik pozaustrojowych i też szef tego centrum, czyli Piotr Ziemak. Tutaj ta współpraca między tym ośrodkiem uniwersyteckim, między naszym oddziałem, między naszym teamem jest bardzo ścisła, bardzo bliska. Tamte osoby zresztą są wymienione na stronie. I tutaj Marek jest chyba, nie wiem, czy jest nadal prezesem Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej, czy jakiegoś takiego ciała, ale on jest tutaj specjalistą, jeśli idzie o tego rodzaju sprawy, tego rodzaju kształcenie. Widzę tutaj, że uczestnikami projektu są nie tylko te instytucje wewnątrzszpitalne czy same szpitale, no ale jest też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i od razu mi się nasuwa pytanie takie, no dobra, ECMO to nie tylko i wyłącznie przecież stacjonarna forma, to nie tylko ta mobilność wynikająca między oddziałem a oddziałem, ale ECMO to również implementacja do pojazdów i do statków powietrznych. Jeżeli się mylę, no to musisz mnie koniecznie tutaj z tego błędu wyprowadzić. Znaczy, generalnie tak. Natomiast różne są obszary jeszcze zastosowania, bo jeśli idzie o pacjenta, który musi być transportowany w czasie terapii, no to mamy jakby takie sytuacje elektywne, czyli jakby takie, no jest pacjent w szpitalu A, w powiecie C i on tam generalnie słabo się prowadzi, nie wentyluje się i chcielibyśmy go dać na ECMO żylno-żylne. No to tam ten koordynator w naszym szpitalu dostaje te wszystkie parametry, doprecyzowuje, przesyła ewentualnie cały czas w tym kontakcie z ośrodkiem zgłaszającym i na przykład optymalizuje tą terapię. Jeśli te zabiegi optymalizacji terapii takich konwencjonalnych, jak zmiana nastaw respiratora, prone position, czyli wentylacja na brzuchu, no to wszystko nie odnosi skutku, no to wtedy on faktycznie kwalifikuje tego pacjenta wstępnie do terapii ECMO. Zespół udaje się tamże na miejsce, no i ostateczna kwalifikacja zapada już przyłóżkowo, czyli jak ten doktor z naszego teamu, ten lider obejrzy sobie naocznie tego pacjenta, zobaczy te badania, zbada tego pacjenta, wtedy zapada decyzja, tak, kaniulujemy i bierzemy, albo nie kaniulujemy, ale bierzemy, albo nie kaniulujemy i nie bierzemy. Takie są trzy w zasadzie scenariusze. No i generalnie zmierzam do tego, że można takiego pacjenta po prostu wziąć, zastosować tą terapię ECMO, zapakować do ambulansu czy do śmigłowca i go przewieźć do szpitala tego docelowego, a inną z kolei taką nogą, odnogą, jakby to nazwać, jest z kolei właśnie znowu wracam do tego ECPR-u, czyli że jest sobie tam gdzieś ten zespół w gotowości, no i tam mają zgłoszenie, że jest to zatrzymanie krążenia gdzieś tam. I teraz mamy tutaj dwie drogi, jakby dwa rodzaje, no też nie rodzaje, jakby to powiedzieć. Dwie możliwości, dwie alternatywy, dwa sposoby, może dwa kierunki działania. Dwa modele, czyli tak zwany model paryski, który na pewno gdzieś tam ktoś widział z tych naszych słuchaczy, czyli tam te zdjęcia, w Paryżu, w Louvre robią ECMO, w metrze robią ECMO, tam w jakimś supermarkecie koło pomarańczy też robią ECMO. I to jest tak zwane ECMO przedszpitalne, czyli ten zespół ma ten aparat, jedzie do tego pacjenta na tą ulicę i tam następuje ta cała akcja, kaniulacja i tak dalej, i tak dalej. I na tym aparacie jest pakowany do ambulansu i tam na SOR i dalsza diagnostyka, terapia i tak dalej. Albo mamy drugi model, czyli taki, że no jest to zatrzymanie krążenia, ten zespół tam jedzie, spełnia pacjent kryteria, no to go bierzemy bierzemy go do szpitala, wstępne kryteria spełnia do tego, żeby dalej to kontynuować, ma szansę na przeżycie,
automatyczna kompresja w czasie transferu i w szpitalnym oddziale ratunkowym czy w pracowni hemodynamiki ten zespół transportuje pacjenta na automatycznej kompresji, resuscytacja w trakcie jakby jazdy, w czasie transportu do szpitala i tam na miejscu w szpitalu jest na przykład implementowany układ pozaustrojowy, jest implementowane ECMO. Czyli takie dwa modele mamy, podsumowując, taki, co z aparatem wyjeżdża do pacjenta na ulicę, albo taki, gdzie pacjenta dowozi się do aparatu w szpitalu. I w aspekcie modelu z aparatem do pacjenta, no to właśnie Paryż, SAMU Paris i teraz HEMS holenderski, gdzie jest taki pilotażowy program od tego roku, że HEMS wyposażono w aparaty ECMO i oni się zajmują ECPR-em, albo właśnie taki model praski, gdzie właśnie tego pacjenta dowozi się w trakcie resuscytacji do szpitala, gdzie jest aparat. Co jest bardzo ważne i co pragnę podkreślić, jeśli idzie o ECPR, to jest przede wszystkim bardzo, bardzo dokładna kwalifikacja pacjenta, bo to nie jest dla każdego i to nie jest dla wszystkich pacjentów. Pacjent musi spełniać kryteria po to, żeby ta terapia miała szansę powodzenia. I no, największy ambaras jest taki aktualnie, są jakieś pewne ogólne wytyczne, czyli na przykład to, żeby żeby końcowo-wydechowy dwutlenek był monitorowany w czasie resuscytacji, żeby on wynosił powyżej 16, żeby to było zauważone zatrzymanie krążenia, nie, że ktoś, kto leży tam od 15 minut, zespół przyjeżdża i w zasadzie nic się dookoła tego pacjenta nie dzieje. Chociażby takie ogólne zalecenia są, natomiast no teraz trwają całe dyskusje i badania, w jaki sposób sformułować takie wytyczne, żeby one były jasne, że komu można zaproponować tą eskalację tej terapii, tego ALS-u do ECPR. Czyli tutaj aż się prosi, żeby powiedzieć jedną rzecz, drogi Konradzie, drodzy Państwo, kolejny powód, kolejny argument, dla którego powinniśmy jak najwcześniej rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia, kolejny argument na to, żeby nam się społeczeństwo szkoliło w ramach BLS-u, kolejny argument na to, żeby mieć dostęp do szybkiej i skutecznej defibrylacji przedszpitalnej, bo się jak okazuje... Znaczy to jest jakby taka konkluzja poniekąd tej naszej dyskusji, ECMO to można powiedzieć, o, to jest jakiś tam rocket science, ale każdy z członków zespołu medycznego, czy generalnie naszej, można to powiedzieć, rodziny medycznej, ma bardzo ważną rolę w ogóle w tym rodzaju terapii, tak jak mówiłem, ten łańcuch będzie tak silny, jak najsłabsze jego ogniwo. Jeśli nie będzie BLS-u, dobrego BLS-u, jeśli nie będzie wczesnej defibrylacji, jeśli nie będzie monitorowania chociażby tej, bo po co my mierzymy ten dwutlenek węgla? My mierzymy go po to, żeby monitorować jakość tejże resuscytacji. To jest no, uznany jeden z elementów no, łatwych do zastosowania, w jaki sposób można monitorować, czy ta resuscytacja jest dobra, czy nie. No, albo stan pacjenta jest taki pierwszy z brzegu przykład, zatorowość płucna. Tamte dwutlenki mogą być niskie, choćbyś nie wiadomo co robił, to będą niskie. Ponieważ no, w tym danym bardzo takim specyficznej sytuacji, jak zatorować płucna, ta resuscytacja będzie no, nie aż tak skuteczna. Tak wynika to po prostu z patofizjologii tego no nie wiem jak to schorzenia, tej sytuacji, prawda? Natomiast tutaj każdy z tych elementów będzie ważny, no bo jest ośrodek, gdzie jest ECPR, jest taka możliwość, zespół przyjeżdża, no ale nikt tego pacjenta nie uciska, defibrylatora nikt nie użył, on se leży, no to już jego szanse maleją. Rytm jest nie do defibrylacji, to też będzie działało na niekorzyść tego pacjenta, na przykład w aspekcie kwalifikacji go do ECPR. Albo z kolei też taki, to ty też wspominałeś, chciałeś porozmawiać bardziej na temat tego DCD i tej perfuzji narządowej, co jest też ważne. Jeśli jest taka sytuacja, że okej, pacjent spełniał kryteria, został dowieziony do szpitala, została wdrożona terapia pozaustrojowa, natomiast no, z jakichś przyczyn ten pacjent nie ma szans na powrót do zdrowia, to ważne i też można by rozważyć coś takiego, żeby ośrodki łączyć w tym aspekcie, że w tym ośrodku też jest, w tym ośrodku, dokąd trafił pacjent albo gdzie są terapie, też jest ośrodek transplantacyjny i można mieć taką sytuację trochę win-win. Nie udało się go uratować, terapia została zastosowana, ale możemy osiągnąć perfuzję narządową i te całe wysiłki nie pójdą w 100% na marne, w ogóle nie pójdą na marne, bo pacjent na przykład będzie mógł być pacjent, no wtedy już ta osoba będzie mogła być dawcą. Tak, tak, absolutnie. I znowu widzisz, jakimś takim dziwnym trafem zatoczyliśmy pewną pętlę terapeutyczną,
ale też taką mentalną, bym trochę powiedział, jak bardzo ważne, jak bardzo wielowątkowe jest to działanie, żeby nawet jeżeli się nie uda, to co przed chwilą powiedziałeś, doprowadzić takiego skutku, że pacjent tam wyzdrowieje i wyjdzie na własnych nogach ze szpitala, to z różnych względów, czasami się też tak nie uda zrobić, on będzie mógł pomóc kilku albo kilkunastu osobom. Tak więc ogromnie dziękuję Tobie, że poruszyłeś ten wątek, bo to jest jakby znowu zarówno z punktu widzenia dydaktyki i prewencji i budowania świadomości jest taki kubeł wody wylanej na nas, żebyśmy jeszcze bardziej zadbali o te podstawy, bo komuś by się wydawało, że te podstawy nie są ważne, jak teraz nam mówisz, kapnometr, szybkie AED. Są bardzo ważne i wszystkie grupy zawodowe mają w tym bardzo duży udział. Ratownicy, którzy szkolą w ramach BLS-u, ratownicy, którzy jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego, ratownicy, którzy są personelem SOR-ów, pielęgniarki, pielęgniarze. W aspekcie tej terapii każdy krok jest istotny i ma znaczenie dla powodzenia bądź niepowodzenia tego efektu, tego wyniku, jaki będzie. No to dobrze. To co, to teraz żebyśmy odetchnęli trochę na moment, bo jeszcze dwa pytania. Widzę, że było dużo pytań, ale ja nie będę w stanie się tutaj odnieść tak technicznie, jakbyś Jacku mógł te pytania wyłuszczyć z tego czatu. Tak, będę wdzięczny, tak. Nie wiem, czy jakieś wybierzesz, czy chcesz, żebyśmy odpowiedzieli na wszystkie, to ja służę tutaj pomocą i jestem gotowy do odpowiedzi. Tak, okay. Tak, ale zanim co? Konkurs NT Live, drodzy Państwo. Tak, konkurs. Co to za konkurs jest i dlaczego jest taki ważny? Ty się zastanów nad pytaniem, które wklejamy. Pierwsze czy drugie? No to czy trzecie, ale mówiliśmy, że może... Daj drugie. Damy drugie, dobra. Drodzy Państwo, konkurs, w którym można wygrać bardzo ciekawą nagrodę, jak się okazuje, i wszyscy ci, którzy teraz, drodzy Państwo, uznają, że mają ochotę uczestniczyć w tym konkursie, niech wyostrzą swoje wszystkie możliwe zmysły. Nagroda jest bardzo atrakcyjna i Konrad tutaj może zaproponować udział dla dwóch obserwatorów w kursach, które Konrad prowadzi. Nie jednoczasowo. Ja ich nie prowadzę, ja je współprowadzę. Współprowadzi, przepraszam, żeby było wszystko jasne. Terminy do ustalenia, rok 2023, są to spotkania weekendowe, nie jest to możliwość uczestniczenia jak pozostały zespół terapeutyczny, ale jako obserwatorzy. Tyle mi się udało wyżebrać, drodzy Państwo, dla Was, więc ja mam nadzieję, że te osoby, które odpowiedzą teraz na pytanie, i odpowiedź należy wysłać na nasz adres mailowy. Ja ten adres mailowy zaraz podam, więc proszę nie odpowiadajcie w komentarzach, bo zdradzicie się, a to jest ogromnie ważne, bo z osób, które wyślą do nas odpowiedź na to pytanie, rozlosujemy właśnie takie dwie wejściówki. I potem Konrad się już będziecie się z Państwem z nami kontaktować, my z Konradem i będzie to już dla nas jasne. Tak więc pytanie brzmi, pytanie jest na ekranie już teraz. Pacjent w trakcie terapii ECMO wymaga zabiegów nerkozastępczych. Czy można podłączyć się do układu pozaustrojowego? Takie jest pytanie, którego autorem jest nasz dzisiejszy gość Konrad Baugmar. To pytanie już wklejam do naszego komentarzu, a odpowiedź na to pytanie, drodzy Państwo, proszę, żebyście wysłali na nas adres mailowy, który już za chwilkę podam zarówno w komentarzach, ale również będzie on dostępny na ekranie. W związku z tym ten konkurs będziemy chcieli rozwiązać. Mamy nadzieję, że w dniu jutrzejszym te wszystkie osoby, które uznają, że chcą uczestniczyć w tym konkursie, zapraszam do zabawy, zapraszam do bardzo fajnego wydarzenia związanego z tym, że będziecie się mogli na żywo spotkać w umówionym terminie z Konradem. Pytanie raz jeszcze. Pacjent w trakcie terapii ECMO wymaga zabiegów nerkozastępczych. Czy można podłączyć się do układu pozaustrojowego? Czy to jest trudne pytanie, czy to jest łatwe pytanie, Konradzie? Nie wiem. Oceniam nasi widzowie, słuchacze. Okej. Albo poznamy po owocach, czyli jakie będą odpowiedzi, albo czy w ogóle będą. Świetnie. Ja już podaję adres internetowy, drodzy Państwo, żeby się tutaj on pojawił, żeby oczywiście stworzyć dla Państwa przestrzeń do tego, żebyście mogli przesłać do nas te odpowiedzi i czekamy na nie do jutra, do godziny. Wybieraj, do której godziny czekamy jutro, Konrad? Do 13:00. Dobra.
Okej, okay, świetnie. Tak więc do jutra, do godziny 13 na adres kuntor@nordistriget.no czekamy na odpowiedzi na to pytanie, które pojawiło się właśnie przed momentem. Dobrze, drogi Konradzie, to teraz wędrujemy do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Będą się przewijały komentarze czy też pytania. Na początku, jak zwróciłeś uwagę, było mnóstwo pytań związanych, znaczy z ciekawych pozdrowień, przepraszam bardzo, które dotyczyły się twojej osoby i miejsc, w którym ty funkcjonujesz i bardzo się cieszę, że po raz kolejny tworzymy dla państwa, z państwem taką fajną atmosferę, gdzie można się pozdrowić i powiedzieć sobie coś bardzo miłego. Pytanie od pani Małgorzaty, pani Małgorzata Kuczyńska. Mam pytanie, jako krwiodawcy metoda kojarzy mi się z oddawaniem płytek. Ja niestety mogę tylko pełną krew. Czy słabe żyły wykluczają zastosowanie urządzenia? Tak jak przy płytkach, bo krew wraca chyba pod ciśnieniem, czy tętnica lepiej to przyjmuje? To jest takie pytanie bardzo techniczne od pani Małgorzaty. Słucham, co na to nasz ekspert. Generalnie, jeśli idzie o kanulację, bo tutaj musimy pobrać krew z pacjenta, krew przechodzi przez urządzenie i wraca do pacjenta. W czasie kanulacji anestezjolog najczęściej po prostu wykonuje badanie USG tego naczynia, tej okolicy, gdzie planuje ją skaniulować. No i mamy kilka opcji, no bo to tutaj mamy plan A, plan B, plan C i generalnie to zazwyczaj jest pod kontrolą, no jest wykonywane pod kontrolą USG, także widać, co tam się dzieje i jak wyglądają te naczynia. Także to przed zastosowaniem urządzenia jest sprawdzane. Ciężko mi się odnieść do tego pytania jakoś wprost. No tutaj uogólniając, jakbyś mógł, Jacku, jeszcze raz wyświetlić, no to generalnie badane są te naczynia, te okolice, gdzie będzie dokonywana kanulacja przed zastosowaniem tej metody. Czy słabe żyły? Nie ma czegoś takiego pojęcia jak słabe żyły. Może być kiepskie miejsce, czyli na przykład, nie wiem, jest tam zakrzepica, to wtedy to miejsce po prostu technicznie odpada. Natomiast to jest tutaj aspekt tego, kto kaniuluje. To nie jest moja rola. Generalnie nie, słabe żyły, no jeśli to miejsce w jakiś sposób podpada tej osobie, która kaniuluje, no to rezygnuje z niego i wykorzystuje miejsce alternatywne. Ekstra. Kolejne pytanie, gdzie i kiedy, albo kiedy i gdzie można zapisać się na warsztaty z ECMO? To pytanie od pani Sylwii Stasik. Pani Sylwio, pozdrawiamy. No niestety minusem jest to, tak jak wspomniałem, że nasze kursy obejmują tylko lekarzy, to raz. Warsztaty są, znaczy warsztaty, kurs jest za darmo, ponieważ jest finansowany z Unii Europejskiej, natomiast cały czas jesteśmy w gotowości, jeśli idzie o plan dla innych grup zawodowych, czy też dla całych zespołów, natomiast na ten moment nie ma finansowania. Koszt takiego kursu jednostkowego według naszych wyliczeń no, jest dość spory i raczej nie do udźwignięcia tak w sposób komercyjny. Okej, okay, dobra. Wspomniana wcześniej przez nas pani Jagoda Mikołajczyk, którą bardzo ciepło pozdrawiamy, zadaje pytanie, czy możesz polecić jakieś książki, materiały dla studentów zainteresowanych ECMO? No, oczywiście taką podstawową, taką biblią wręcz, jeśli idzie o ECLS, o terapię pozaustrojową, to jest tak zwany Red Book, czyli publikacja, która co jakiś czas jest wydawana przez ELZO. Teraz mamy bodajże szóstą bądź siódmą edycję i tam jest mowa o wszystkich rodzajach terapii, we wszystkich grupach wiekowych, jest mowa o takich szczegółach jak właśnie fizjoterapia na ECMO, pielęgnowanie w określonych stanach pacjentów w trakcie terapii pozaustrojowej, czy to dla ARDS-u, czy to dla VA ECMO. Na pewno jeśli idzie o darmowe materiały, no to tak jak polecałem, zakładki na ELZO, czyli te publications, czy guidelines, to są takie dobre źródła, sprawdzone źródła rzetelnej wiedzy w tym temacie. Niestety polskich materiałów polskojęzycznych znajdziemy niewiele lub prawie wcale. Tutaj mogę tylko z czystym sumieniem polecić te, które niestety są angielskojęzyczne w tym przypadku, jeśli idzie o ELZO guidelines i ELZO publikacje. Natomiast no tutaj też nie będę odkrywczy, wszystkie takie publikacje naukowe w PubMedzie odnoszące się do ECMO i tak dalej,
no to to jest rzetelne raczej z założenia źródło wiedzy o eko. Okej, okay. Czy to jest to miejsce, kiedy powinniśmy pokazać ten żurnal, czy mamy go do podsumowania, do literatury? Tu chciałbyś to zaznaczyć, to pokazanie tego materiału, co mi powysłałeś? Czy tak, jako przykład można to wyświetlić. Jacku, bardzo proszę, to jest tak przykładowo, z czym można się spotkać na tej stronie Elzo, to właśnie takie materiały, które Jacek zaraz pokaże na ekranie. Także no, generalnie to jest ten Elzo.org, to jest dobra. A tutaj na przykład jest, jeśli idzie o kwestię transportu, to akurat opublikowano też w Asajo, natomiast jest to też jako niezależne, jako PDF na stronie Elzo, takie ogólne wytyczne dotyczące transferu pacjenta na ECMO. O tym transferze jeszcze będziemy za chwilkę rozmawiać, żebyście Państwo nie uznali, że już koniec za chwileczkę, bo jeszcze tutaj pod kątem tego podsumowania bardzo będę chciał prosić naszego gościa, żeby wskazał, jakie najważniejsze informacje my, medycy, czy w ZRM-ach, czy w SOR-ze powinniśmy wiedzieć, jaką wiedzę elementarną powinniśmy posiadać. I również Konrad pokaże taką fajną checklistę, która jest bardzo świetnym narzędziem, jest ona w języku angielskim, ale wydaje mi się, że ona jest na tyle prosto skonstruowana, że nie powinniśmy mieć, drodzy Państwo, problemu, żeby się nią posługiwać. W związku z tym pozwolicie, drodzy widzowie, słuchacze, że przejdziemy sobie troszeczkę dalej i zobaczymy, czy są jeszcze do nas jakieś pytania. No tutaj już padało pytanie, ile kosztuje taki kurs, ale powiedziałeś, że to jest dużo pieniędzy. Dużo kurs jest bezcenny, nie mogę podać ceny. Okay. Nie, generalnie no, to komercyjnie nie byłoby to w stanie do udźwignięcia, byłoby to na pewno droższe niż taki standardowy kurs ALS według ERC. Pytanie od naszego poprzedniego gościa, od Krzysztofa z Paramedic Photo Art. Krzysztof zadaje takie pytanie, czy ECMO nie jest szansą na poprawę statystyki dawstwa narządów w Polsce oraz wykorzystywania w końcu ZRM jako jeden z niewielu elementów działających w prehospitalu, ma styczność z pacjentami mogącymi być potencjalnymi dawcami? Odpowiedź już chyba padła. Tak, jak najbardziej. Jest to szansą na poprawę statystyk dawstwa, a nawet nie samych statystyk, tylko po prostu tego dawstwa narządowego. Tak, tylko no, jak ze wszystkim, musi być organizacja, muszą być pieniądze, musi to wszystko działać sprawnie. No i to, co mówię, też jakby, co jest ciekawe, Jan Belochlawek w Pradze, kardiolog i też past prezydent takiego ramienia ELZO, europejskiego Euro ELZO, on wdrażając u siebie w Pradze na przestrzeni parunastu lat program ECPR dla Pragi, przez sam program ECPR, który zaczął wdrażać, uzyskał znakomite wyniki samego ALS-u, jeszcze bez zastosowania ECMO per se, jako tak samo w sobie. Stąd tam widać, jak wiele można zrobić. Jeszcze do tego etapu ECMO wtedy nie doszli, a już mieli dobre wyniki z lepszej jakości wykonywania na przykład ALS-u. Niesamowita sytuacja. Między pytaniami i komentarzami pojawiły się dwa ciekawe pozdrowienia. Myślę, że znasz tego jegomościa. Oczywiście, pozdrowienia dla Marka. Wspomniałem już dzisiaj, że dzięki właśnie osobie Marka Maślanki, prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, poznaliśmy się w Krakowie, w Zakopanem, przepraszam, za co jestem ogromnie wdzięczny. No i jest z nami druga osoba. Słuchajcie, drodzy Państwo, Andrzej Morady, super. To co pika, padają odpowiedzi, już te odpowiedzi spływają, tak więc kto tam był na liście, już się wpisał z puli, kogo wylosujemy, to już będziemy jutro do 13 godziny decydować. Andrzej Morajda, pozdrowienia od Świt Kraków. Powiedz mi, kim jest Andrzej, bo może się kiedyś u nas pojawi ze z tym świtem, dlaczego tutaj powinniśmy coś więcej wiedzieć na temat Andrzeja? Jeszcze raz proszę, przepraszam, się skupiłem na czacie. Kim jest Andrzej? Andrzej to jest ratownik, pielęgniarz z Krakowa, szpital uniwersytecki. Tutaj bardzo dobrą współpracę mamy z Andrzejem. Andrzej aktualnie tam razem ze swoim zespołem bardzo mocno promują właśnie ECMO. Ostatnio widziałem, no dzisiaj widziałem, że są po transporcie taki Vivi ECMO z Zakopanego, także serdecznie gratuluję, mam nadzieję, że wszystko przebiegło tak jak sobie założyliście i bardzo mocno tam propaguje razem ze swoim zespołem ECMO i też dążą do tego, żeby rozpocząć ECPR, ale to już o szczegółach najlepiej będzie mówił sam Andrzej, nie chce zdradzać kuchni, że tak powiem, tej całej, którą Andrzej tam planuje.
ale Andrzej działa aktywnie razem ze swoim zespołem i jestem pod wrażeniem, w jaki sposób funkcjonują i chylę czoła, że udało im się zorganizować tak wspaniały zespół i naprawdę to jako świadek naoczny potwierdzą, że funkcjonuje to dobrze. Czyli co, brać gościa do rozmowy, tak? Oczywiście, bez dwóch zdań. Andrzej, pozdrawiamy cię bardzo ciepło. Zbieraj ekipę, naprawdę bardzo się cieszymy na spotkanie ze Świtowcami. Będzie niesamowite, będzie niesamowita rozmowa. Pani Małgorzata Łodzińska wcześniej udzieliła takiego komentarza, że tak, mamy dobry kontakt ze stacją pogotowia w Poznaniu i to tylko ta reguła potwierdza zasadę, że chcieć to móc i móc to chcieć w sytuacji, kiedy rzeczywiście... Tak, to jest bardzo ważne, to trzeba przyznać, że poprzez inicjację tego programu ECMO dla Wielkopolski, no można powiedzieć tak, zadzierzgnęliśmy taką bliską współpracę z wieloma do tej pory samotnymi wyspami, gdzieś tam funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia. Poniekąd staliśmy się też prywatnymi znajomymi z wieloma osobami i wiemy, że mimo tych polskich warunków to może funkcjonować i to nawet całkiem dobrze, co jest może nawet i niewyobrażalne, ale tak. Tutaj pogotowie bardzo często służy pomocą też, jeśli idzie o takie kwestie transportu, no to właśnie to oni dysponują tą mobilną intensywną terapią, tym specjalistycznym ambulansem i wtedy w ścisłej współpracy z nimi wykonujemy te transfery ECMO, ponieważ no, dysponują znakomitym sprzętem, który jest do tego przystosowany i to jest wręcz no, jakiegoś swojego rodzaju przyjemność przewieźć pacjenta takiego rodzaju ambulansem, ponieważ jest tam sporo miejsca, jest wszystko, czego tam potrzeba na pokładzie i to naprawdę jest bardzo dobre środowisko ku temu, żeby tego rodzaju skomplikowane i wymagające logistycznego rozwiązania transporty wykonywać. Mhm. Pani Katarzyna Lewandowska napisała taki ładny komentarz, który pojawił się trochę wcześniej. O Jezu, tu same laurki są po prostu. No. Miałem przyjemność uczestniczyć w symulacji w wykonaniu poznańskiej drużyny szkoleniowej przy okazji konferencji ECMO Warszawa 2022. Krajobraz po COVID-19. Wysoka wierność w najlepszym wykonaniu. Pani Katarzyno, dziękuję za komentarz i dziękuję za bardzo to, się cieszę. Się podzieliła. I tutaj jeszcze jest taki i pozdrowienia bardzo... dla Kasi. Tak, no to się znacie tutaj, dużo by pewnie opowiadać. Pan Hubert Tyrkiel, panie Hubercie, pierwszy raz chyba pana tutaj widzę w pierwszym rzędzie, ale jestem panu za to wdzięczny, że poświęcił pan swój dzisiejszy czas na to, by się podzielić takim komentarzem, na przykład jak ten, że symulacje ECPR w Poznaniu to sama przyjemność, super warunki, świetni ludzie, zespół Świt z Krakowa pozdrawia, no to widzę, taka kooperacja wielkopolsko-małopolska się nam stworzyła, co jest oczywiście bardzo ważne. Andrzej napisał, oj, warto opowiadać, coś o tym wiem, jakkolwiek, cokolwiek chciał nasz autor powiedzieć, przekazać, to dziękujemy bardzo. Raz jeszcze ponawiamy pytanie. Pacjent w trakcie terapii ECMO wymaga zabiegów nerkozastępczych. Czy można podłączyć się do układu pozaustrojowego? Pytanie należy przesłać na adres mailowy, który, drodzy Państwo, widzicie na ekranie. Ja pozwolę sobie dla dowodu zrobić z tego piękną fotografię, żeby było do naszego postu, że takie pytanie zostało zadane. Do jutra, do godziny 13:00 czekamy na Państwa odpowiedzi i pośród tych osób rozlosujemy szczęśliwców tego wydarzenia. Tu jeszcze Andrzej Morajda napisał, Konrad, to w dużej mierze twoja, wasza zasługa, to dzięki ecmo.pl mogłem zobaczyć i szerzyć ideę zwiększania przeżywalności w nagłym zatrzymaniu krążenia. Ogromną przyjemnością jest mieć oparcie was, Szpital Uniwersytecki w Krakowie i ekipa Świt. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tu oczywiście cały sztab ludzi stoi za jakby tajemnicą naszego, no można powiedzieć już sukcesu, no chyba można. Trochę nagród, nieskromnie mówiąc, dostaliśmy, ale staramy się cały czas, żeby ten kurs był coraz lepszy, żeby adoptować go do tych polskich warunków i też mierzyć się z tym, z czym przyjeżdżają do nas uczestnicy, z jakimi zagadnieniami, problemami, szukać odpowiedzi, dawać im gotowych rozwiązań i cały czas pracujemy nad tym, żeby to robić jak najlepiej. Ten kurs przez te w zasadzie 3 lata, jak już funkcjonuje, on ewoluował i naprawdę staraliśmy się to skroić na miarę oczekiwań, żeby dawać dobre narzędzie w postaci tych umiejętności, tego doświadczenia w ramach właśnie symulacji wysokiej wierności.
No niestety tylko dla tej jednej grupy zawodowej, ale tak jak wspominałem, cały czas pracujemy nad tym i jesteśmy w gotowości do tego, żeby inne grupy zawodowe również szkolić, tylko nie ma na to finansowania. No to od razu zwracamy się do wszystkich Państwa z taką prośbą. Jeżeli ktoś wpadnie na ciekawy pomysł, sposób przepisowo legislacyjny, prawny, dajcie znać w komentarzu, czy macie takie dojścia, żeby upchnąć te możliwości kursowe w nowych wytycznych legislacyjnych przepisach prawa. A pani Magdalena Mikłas napisała, dawać Andrzeja tutaj, Andrzej Morajda, bardzo się cieszę, że są takie rekomendacje. To bardzo, bardzo miło z Państwa strony. Kolejne pytanie, znaczy odpowiedź padła do naszego maila. Ja słyszę to w słuchawkach, że te piękne odpowiedzi pewnie padają i za co jestem wdzięczny. Drugi Konradzie, za chwilkę w podsumowaniu chciałbym, żebyśmy poruszyli dwa wątki. Chciałbym, żebyś w kilku punktach powiedział, co my medycy nie bezpośrednio związani z ECMO musimy wiedzieć, żeby to było takie absolutely to know, must have, jak to, co niektórzy mówią. A drugie pytanie, żebyśmy skupili się na tym transportowej części ECMO i powiemy o procedurze. Tak więc w tym momencie pozwolisz, że zostawię to, żebyś sobie nad tym trochę lekko pomyślał. A ja, drodzy Państwo, pozwolicie, że poproszę Was o to, żebyście z nami przez chwilkę zapoznali się z tym, co mamy dla Państwa do zaprezentowania, jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia w Nordisk Triggered Life. Jest odcinek, bardzo fajny odcinek, bardzo ważny odcinek, który w tym momencie, drodzy Państwo, chcielibyśmy Wam polecić. Dokładnie 16 grudnia 2022 roku, czyli już w grudniu, będziemy, drodzy Państwo, mieli okazję porozmawiać o działaniach ratunkowych na szczycie Giewontu. To wszystko, co się działo 22 sierpnia właśnie w 2019 roku, to jak to się wydarzyło, jakie konsekwencje to przyniosło, jak przebiegała akcja ratunkowa, zarówno te działania resuscytacyjne, medyczne czynności ratunkowe i co się tam działo, jeśli chodzi o pozostałe osoby, które tam przebywały, porozmawiamy z ekipą, która tam na Giewoncie lądowała. Andrzej Śliwa, Maciej Ziarko, Andrzej Górka, to są panowie, z którymi przygotowujemy ten odcinek i wierzcie mi Państwo, że to ten odcinek, jak każdy zresztą, będzie wielkim wydarzeniem FenteLife, bo każde spotkanie z gośćmi tutaj jest ogromnie ważne. Tak, ten odcinek pokaże w praktyce, co się działo na Giewoncie. Tak więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym wydarzeniu i niebawem pojawią się informacje, pojawi się wydarzenie, pojawią się plakaty. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie Państwo to wydarzenie na swoich profilach facebookowych czy w mediach społecznościowych, Instagram, YouTube i tak dalej. Kolejna odpowiedź padła do naszej skrzynki, za co jestem Państwu niezmiernie wdzięczny. Będę miał do Państwa jeszcze taką jedną prośbę. Prośba związana z tym, gdybyście uznając to za stosowne, podzielili się Waszą opinią na temat naszej działalności. Za chwilkę podamy linki, gdzie można napisać opinię, recenzję o Nordisk Triggered Life, żebyście się podzielili o tym, o swoich wrażeniach, czy z tego odcinka, czy z poprzednich. Będzie nam niezmiernie miło, budujemy takie portfolio, żebyśmy się mogli pochwalić, bo za chwilkę dobijamy do 80. odcinka Nordisk Triggered Life, gdzie chcielibyśmy te opinie później w trakcie odcinka pokazać. Tak więc jak macie ochotę się pojawić w naszej audycji w taki sposób, że pokażemy Wasze komentarze, opinie, będzie nam bardzo, bardzo miło. Dobrze, Konradzie, co medycy w prehospitalu i w tym intrahospitalu na fazie sorowskiej muszą i powinni wiedzieć o ECMO? No, przede wszystkim tutaj zależnie od tego, jaki rodzaj terapii jest rozważany. Tak mówiąc ogólnie, to do czego już wrócę chyba po raz trzeci czy czwarty, jeśli idzie o nawet ALS i te sytuacje, to żeby to było wysokiej jakości, żeby monitorować jakość tej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. A pewne dalsze kroki, ewentualnie jeśli będą możliwe, to będą mogły nastąpić, ponieważ była prowadzona wysokiej jakości resuscytacja, byli świadkowie, którzy byli przeszkoleni kiedyś, umieją chociażby uciskać klatkę piersiową, to już zwiększa szansę dla tego wolumenu pacjentów.
czy wiedza o dostępności automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. No to są takie podstawy. Natomiast jeśli chodzi o samą terapię ECMO, no to przede wszystkim reagowanie na sytuacje kryzysowe, żeby wiedzieć, co powinno być przy urządzeniu i jak na daną sytuację zareagować. Ten tak zwany podstawowy troubleshooting jest tutaj konieczny. Ponieważ terapia jest wysoce inwazyjna i tutaj ten czas zadziałania, ten czas, gdy wdrożymy te podstawowe kroki ratujące, jeśli doszło do jakiegokolwiek zdarzenia kryzysowego, żeby podjąć od razu. To będzie po prostu istotne. Natomiast no, tu oczywiście to, co też wspominałeś odnośnie symulacji, czyli jeśli chcemy coś przetestować, czy coś będzie działać odnośnie procedury, czy jakieś postępowania, można to tak zwane na sucho zrobić w ramach symulacji wysokiej wierności, czy to, co też zdarza nam się robić, jeśli mamy na jakąś procedurę, czy checklistę transportu, to też w ramach symulacji wysokiej wierności przeprowadzić to tak, jak w prawdziwym życiu i czy faktycznie ta procedura, czy ta checklista będzie coś wnosiła, będzie pomocna, będzie tą wartością dodaną, czy też nie warto w to się pchać. I w jaki sposób na etapie planowania takiego transportu pacjenta z pozaustrojowym takim wsparciem, co na przykład załoga SOR-u powinna, jak się przygotowywać? Czy są jakieś dostępne właśnie wskazówki wasze, jak zadzwonimy na przykład do ośrodka, to usłyszymy, macie mieć przygotowane to, macie mieć przygotowane to i tamto, czy to, jak to się powinno odbywać? Generalnie przyjmuje się coś takiego, że jeśli ośrodek dysponuje terapią ECMO, to musi też dysponować możliwością transferu tego pacjenta. To jest jakby takie wysunięte ramię tego ośrodka. To, że ten ośrodek musi mieć, znaczy powinien przyzwoicie mieć możliwość transportu takiego pacjenta. I tak, faktycznie, no, jeśli ten pacjent jest gdzieś tam, no to przesyła się jakieś zalecenia, czy właśnie listę. Jeśli na przykład jest to pacjent, przyjmijmy z jakimś ciężkim ARDS-em, gdzie jest on kwalifikowany do tejże terapii, to mamy taki protokół, do ośrodka się to wysyła i tam jest napisane, co powinno się przygotować, jakie badania obrazowe, gdzie pacjenta przewieźć, żeby to była przestronna sala z dostępem z minimum trzech stron i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już jeśli idzie o typowo transfer ECMO, no to jest domena tegoż zespołu i będzie to zespół, tak jak wspomniałem, z tego ośrodka, który leczy tą terapią ECMO. To nie będzie dla jakiegoś przygodnego zespołu ratownictwa medycznego czy coś takiego. To nie powinno być w ten sposób robione. Taki zespół może logistycznie służyć, czyli dysponować po prostu karetką i na przykład jednym członkiem zespołu takim ogólnomedycznym, który na przykład umie obsłużyć pompy infuzyjne, podać leki, załadować nosze do karetki, wie, gdzie są rozmieszczone źródła tlenu, prądu i tak dalej. Natomiast ścisłą opiekę taką bezpośrednią powinien sprawować zespół przeszkolony w zakresie terapii. Stąd też na przykład w aspekcie zespołu ECMO dla Wielkopolski mamy tą wygodę, że zespół jest interdyscyplinarny, to znaczy jest lekarz, jest pielęgniarka i jest perfuzjonista. I to jest dla nas super wygodne, bo każdy z nas, członków zespołu, pokrywa swoim zakresem kompetencji zawodowych danego pacjenta, prawda? Czyli perfuzjonista zajmuje się ECMO, ja zajmuję się jakąś kontynuacją monitorowania, terapia, staram się odzwierciedlić w tyle tego przedziału ambulansu medycznego te warunki mobilnej, intensywnej terapii, lekarz zajmuje się leczeniem, kwalifikuje pacjenta, zarządza i jest liderem całego zespołu. I na taką okoliczność takiego transportu ELZO przygotowało taką dość ogólną checklistę w aspekcie tego transferu, co należy przygotować na każdym z tych etapów, co należy sprawdzić. Aczkolwiek należy zawsze wspomnieć, że taka checklista jest dynamiczna, to znaczy, że każdy zespół może dostosować ją do swoich ram, do swojego lokalnego protokołu, do swoich lokalnych przyzwyczajeń. Co jest ważne tak generalnie, żeby była ta kultura pracy z checklistą, żeby się tego nie bać, że to jest ściąga, że to jest jakiś bryk, w ogóle bez sensu. Nie, w tak zaawansowanej terapii, wysokoinwazyjnej, dodatkowo jeśli rzadko się takie transporty wydarzają, bo nawet te zespoły, które mają duży wolumen tych pacjentów, tego rodzaju transfer statystycznie wypada 1,29, 1,3 transferu na miesiąc. Ta krzywa uczenia się jest nie do uzyskania w sposób taki normalny poprzez wykonywanie tych transferów. Co więcej, no, duże ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Dlatego raz, że wykonuje się na przykład testowanie tych procedur w ramach symulacji wysokiej wierności, a dwa, że te protokoły się dostosowuje do jakichś lokalnych
przyzwyczajeń czy do wymagań danego zespołu. I też te checklisty, które na początku funkcjonowały w naszym zespole, też z czasem ewoluowały. Trzeba było coś dodać, trzeba było coś usunąć, trzeba było na coś zwrócić uwagę. Ostatnio w aspekcie COVID-u wykonaliśmy dużo transferów typu primary, czyli jechaliśmy, kaniulowaliśmy i braliśmy pacjenta do siebie, a teraz bardzo często się zdarza, że jesteśmy no niejako tak w cudzysłowie proszeni usługowo o wykonanie tego transferu. Pacjent gdzieś jest na terapii, no ale nie mają za bardzo rozwiązań na to, jak tego pacjenta przewieźć bezpiecznie, żeby to było dobrze i na przykład jesteśmy proszeni po to, żeby wykonać tak zwany transport typu secondary czy tertiary, gdzie przyjeżdżamy, zabieramy pacjenta bed to bed i bierzemy go do akurat naszego ambulansu ECMO i go gdzieś tam transportujemy. Także na taką okoliczność też ta checklista będzie troszkę inna. Okej, okay. No to dobrze, to jak już tak wyprowadziłeś tę checklistę na przodek naszego dzisiejszego spotkania, no to mamy taką checklistę przed sobą, na co na każdy punkt trzeba oczywiście zwrócić uwagę. Ale jak się posługiwać taką listą, taką checklistą? Ja za chwilkę wkleję link do niej, ale gdybyś mógł wytłumaczyć nam wszystkim, jak się tym posługiwać. Znaczy pokrótce, to jest taka checklista proponowana przez Elzo, tutaj akurat oni przyjęli taką filozofię, żeby to była faktycznie taka kartka papieru, odhaczać to i tutaj czas, o której coś zostało wykonane. Generalnie ona odwzorowuje taki typowy schemat dysponowania, czy jakby alarmowania, zbierania do gotowości danego zespołu, czyli mamy tutaj jakieś odniesienie do tego, jaki to jest rodzaj terapii, skąd referowano pacjenta, jaka jest decyzja, jaki tryb transportu, czy lądowy, czy powietrzny, co do całej komunikacji, kto za co odpowiada, czy jest zorganizowane miejsce docelowe, czy jest tak zwane wolne łóżko. No tutaj oczywiście, jeśli chodzi o referring facility, czyli ten ośrodek, jeśli tu możemy się zatrzymać chwileczkę, ten ośrodek, który zgłasza pacjenta, czyli to, o co pytałeś, to przygotowanie pacjenta do kaniulacji, czy właśnie zapewniono monitorowanie ciśnienia tętniczego, czy ogólnie dostęp kaniulę tętniczą w prawej kończynie górnej. Tutaj dokładnie, konkretnie chodzi o prawą tętnicę promieniową, ewentualnie groin, czyli z uda, czy pacjent ma kontakt centralny i tak dalej, czyli to wszystko, co dla ośrodka zgłaszającego jest istotne do przekazania i co powinno być wykonane przed przyjazdem zespołu mobilnego ECMO. I jeśli jeszcze możemy się cofnąć, to potem kolejno mamy następne żółte pole, czyli jeśli idzie o transfer i o wyposażenie zespołu ECMO, czy on zabrał cały ten sprzęt. Ta lista jest trochę skomasowana, bo tutaj jest trochę groch z kapustą, co przekazać do środka, co jaki sprzęt, czyli tutaj jest tak zwane połączenie checklisty sprzętowej i checklisty klinicznej. My te dwie rzeczy tutaj lokalnie, tak jak mówiłem, rozdzielamy. Czyli mamy mobile ECMO equipment, czyli jakim wyposażeniem powinien dysponować ten zespół transportowy ECMO i możemy jechać dalej. Tutaj co ważne, no to ze szczegółów musimy mieć dwa źródła tlenu, w sensie respirator będzie wymagał źródła tlenu, ale urządzenie ECMO też będzie wymagało źródła tlenu, co na przykład powoduje to, że bierzemy cztery butle transportowe, na przykład 2,7 litra. Co też rzadko jest pomijane, jeśli moglibyśmy się zatrzymać i kawałek cofnąć, no to mierzymy się z taką sytuacją, właśnie ten heater cooler device, czyli urządzenie do ogrzewania czy tam zapobiegania tej hipotermii przypadkowej. Chodzi o to, że jeśli rozpoczyna się ta terapia pozaustrojowa, ten priming, to czym wypełniony jest ten cały układ pozaustrojowy, najczęściej jest to krystaloid, powinien być ogrzany, no bo możemy sobie wyobrazić, że co się stanie, jeśli pacjentowi podamy, a to są duże przepływy, duże kaniule, w bardzo krótkim czasie, rzędu powiedzmy 30 sekund, litr czy 1,5 litra krystaloidu o temperaturze pokojowej, prawda? No to możemy wiedzieć, z czym to się wiąże, możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Stąd ten priming powinien być wygrzany, stąd my działając w trybie transportowym lądowym możemy sobie pozwolić na zabranie takiego urządzenia. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, jak zachowuje się ta termika pacjenta, żeby go nie schłodzić, nie doprowadzić do tej przypadkowej hipotermii. No i tutaj mamy też przed odjazdem z ośrodka zgłaszającego, jeśli zabieramy już tego pacjenta ze sobą, czy mamy wszystkie dokumenty pacjenta, czy jesteśmy przygotowani na tego transfer poprzez chociażby przygotowanie jakichś leków, których podaż może być wymagana w czasie transferu, czy na przykład
jakieś leki na zmianę. Często ci pacjenci wymagają wlewu noradrenaliny śródtransportowo, także czy mamy odpowiedni zapas tej noradrenaliny przygotowany, rozcieńczony, żeby przed upływem danej infuzji płynnie przełączyć ją na kolejną. No i właśnie, czy rodzina została poinformowana, czy zabraliśmy cały sprzęt ze szpitala zgłaszającego. No i już później w naszym ośrodku ten właśnie ten cały transfer, przekazanie pacjenta i uzupełnienie, jakby wznowienie gotowości danego zespołu, uzupełnienie tych zapasów. Co jest jeszcze ważne, jeśli jesteśmy w tym punkcie jakby przekazania pacjenta, bardzo dobrze z punktu widzenia praktycznego jest to, aby pacjenta przekazywać na przykład w pracowni tomografu komputerowego. I to od pewnego czasu praktykujemy, czyli mamy umówiony ten, bo często w tym szpitalu zgłaszającym ten pacjent, jego stan był na tyle ciężki, że nikt nie odważył się z nim jechać na tomografię, co oczywiście jest bardzo słuszne. I po to, żeby też wykonać to badanie, no pacjent już jest na ECMO, akurat idealny moment, żeby z tych noszy przełożyć go w pracowni tomografii komputerowej, noszami, całym sprzętem transportowym wyjechać, podstawić po badaniu łóżko intensywnej terapii, tego pacjenta na to łóżko przełożyć. A samo badanie no, wnosi wiele, bo możemy wykryć jakieś znaleziska tak zwane, ale też potwierdzić położenie kaniul, czy jest prawidłowe, czy nie ma tam jakichś znalezisk, które powodowałyby to, że trzeba tą terapię będzie szybko zakończyć. No i ogólnie dowiadujemy się z tego badania to, co w tym pacjencie tak naprawdę siedzi, możemy znaleźć pewne przyczyny. To jest generalnie dobre miejsce, żeby to przekazanie pacjenta odbyło się właśnie w pracowni tomografii komputerowej. No oczywiście, jeśli pacjent jest bardzo niestabilny, to z tego rezygnujemy. Naszym celem na wprost jest po prostu oddział intensywnej terapii i tam, żeby tego pacjenta jak najszybciej umieścić. Kurczę, Konrad, normalnie można byłoby słuchać i słuchać do jutra. Temat jest generalnie bardzo szeroki, jeśli chodzi o aspekt ECMO, to można poświęcić nawet dwudniową konferencję i jeszcze tego tematu się do końca nie zje, a co dopiero jeśli idzie o całość terapii, to każdy ma jakiś tam swój kamyszek, jakąś tam działkę. Kwestie transferu ECMO też są poruszone w tym Red Booku, w tej literaturze, którą polecamy, która jest takim, no, można powiedzieć, kompendium, biblią, jeśli idzie o terapię pozaustrojową. Absolutnie tak. I to jeszcze do tej książki, pan chyba, jeżeli dobrze pamiętam, szybciutko znajdę ten komentarz, pan Piotr napisał, że ta książka niestety jest w języku angielskim. Tak, tutaj jest ten komentarz. ECMO Red Book jest niestety tylko w języku angielskim, ale no wracamy do niej i ona się pewnie będzie powtarzać, tak, znaczy to powracanie do tej publikacji będzie tak często, jak nie pojawi się w Polsce równie fantastyczny odpowiednik w naszym rodzinnym języku. Czy coś na horyzoncie możesz powiedzieć? Coś się dzieje? Ktoś coś przygotowuje na tym etapie? Nie, bo to też polega na tym, że terapia jakby jest na razie, no można powiedzieć, dość niszowa. Nie ma takiego grona odbiorców, po prostu jeśli to by było popularne, to na pewno by się znalazł bardzo szybko tłumacz, wydawca i tak dalej. No, cóż mogę rzec? No, na razie możemy się posiłkować tylko tym w języku angielskim. Raczej nie widać perspektyw na to, żeby w krótkim, szybkim czasie to osiągnęło taką popularność, żeby komuś się po prostu opłaciło przetłumaczenie tego i wydanie w języku polskim. Książka jest dość gruba, to jest chyba 700 czy 800 stron. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, które no, musi być zadane, bo problem z zatruciami w prehospitalu, intrahospitalu i w ogóle konsekwencje później tych pacjentów, no widzimy w oddziałach intensywnej opieki. Bartek Zimoch, fajnie Bartek, super, że jesteś z nami, niesamowite. Zadał pytanie, jakie macie doświadczenia terapii ECMO właśnie w przypadku zatruć? Byś mógł, Konradzie, się do tego odnieść, będę... Mogę powiedzieć tylko tyle, że tak, jest, jak ECMO jest możliwe do zastosowania, jak najbardziej szczególnie beta-blokery czy tego typu sytuacje, natomiast ja osobiście doświadczenia nie mam żadnego. Z tego co kojarzę, były kiedyś takie zgłoszenia, ale ta sytuacja była tak niejasna i te kryteria włączenia były tak niejasne, pacjent dodatkowo, no, nasz ośrodek leczenia ostrych zatruć w Poznaniu nie znajduje się w budynku, czy jakby w szpitalu, gdzie jest możliwe zastosowanie, gdzie jest urządzenie po prostu, także to jest zupełnie inny szpital,
Generalnie doświadczeń ja osobiście nie mam żadnych, ale tak, ta metoda jest dobrą metodą do zastosowania w takim przypadku, bo na pewien czas eliminacji tych leków, tej dawki, można pacjenta podłączyć do tego układu pozaustrojowego, zapewnić mu to podstawowe parametry życiowe do momentu eliminacji na bezpieczny poziom tych wszystkich metabolitów, że będzie można z tej terapii rezygnować. Także tak, można, ale co do doświadczenia, to niestety tutaj na razie żadne. Pani Anna Fafara napisała do nas, że pani Anna miała okazję być dwukrotnie w pracowni tomografu komputerowego z zainstalowanym systemem ECMO albo z pacjentem, który był w tym momencie poddawany tej terapii. Tak więc to już są na żywo dane case'y, które z pewnością można jeszcze do nich dodać jakieś komentarze. Pani Anno, proszę się tym podzielić. I myślę, że nasz gość po zakończeniu dzisiejszego spotkania wejdzie w te komentarze, odpowie na ewentualne jeszcze spostrzeżenia, na jakieś pytania, które mogłyby ewentualnie jeszcze z Państwa strony się pojawić. To miejsce będzie żyło jeszcze po naszym wydarzeniu, kiedy dzisiaj zakończymy ten stream, więc zachęcam zarówno Konrada i wszystkich Państwa. Pani Magdalena napisała jeszcze taki bardzo ładny komentarz, taki bardzo ładny post, który jest dla Ciebie, myślę, że z pewnością bardzo miły. I bardzo za to Pani Magdaleno dziękujemy. Konrad is on fire. Super posłuchać pasjonata i specjalisty jednocześnie. To ten komentarz dla naszych słuchaczy, którzy korzystają ze Spotify. Ja pozwoliłem sobie, drodzy Państwo, wkleić te linki, gdzie jesteśmy, czy na YouTube, czy jesteśmy też oczywiście na Facebooku i tutaj też jakby zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby polubić nasz profil, obserwować to, co tutaj wyprawiamy sobie w naszych przestrzeniach internetowych, no i do zaglądania do Spotify. No to dobrze, to drogi Konradzie, to podsumować byśmy chcieli dzisiejsze spotkanie. Ja mam nadzieję, że choćby jesteś usatysfakcjonowany niewielką częścią dotkniętego tematu. Ja wiem, że moglibyśmy długo, ale mam nadzieję, że masz takie poczucie, że dzisiejsze spotkanie przybliżyło nas nieco bardziej do tematyki ECMO. I teraz w takim podsumowaniu, no chciałbym, żebyś to wszystko zebrał w taką zgrabną, fajną jedną całość nasze dzisiejsze... Jacku, prosisz mnie o niemożliwe wręcz, bo tak jak mówiłem, nawet o samym aspekcie transferu pacjenta w aspekcie terapii ECMO można by przegadać i 48 godzin i dłużej. Dotknęliśmy jakichś tam tematów poszczególnie, ale jakby to może, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że nie marnując tych owoców popandemicznych, czyli tego całego doświadczenia, którego nabraliśmy w ramach pandemii COVID-19, a jak wiemy, wojny i epidemie niestety są największym takim motorem do rozwoju medycyny, zauważamy, że obecnym trendem jest promowanie właśnie tego ECPR-u. A jeśli już skupić się na tym ECPR-ze, to właśnie te dwa modele, o których wspomniałem, ten można go powiedzieć nazwać modelem praskim i modelem paryskim, to, że te podstawy, czyli BLS, nauczanie resuscytacji, monitorowanie jakości resuscytacji, monitorowanie końcowo-wydechowego dwutlenku węgla, też kwestia dyspozytora, który zna zespół, który wie, że jest coś takiego jak ECPR, są wyznaczone ośrodki, które ten ECPR są dedykowane do tego rodzaju terapii, do możliwości takiej, że pacjent w trakcie zatrzymania krążenia może być transportowany do takiego ośrodka, tam może być rozpoczęty ECPR, ten pacjent spełnia kryteria, dyspozytorzy znają kryteria, kwalifikują tego pacjenta wstępnie. To jest naprawdę znakomita orkiestra, wysoki poziom organizacji, gdzie dajemy szansę, a jeśli mowa o szansach, no to uzyskujemy nawet do 30% przeżywalności, co w aspekcie dzisiejszych wyników w odniesieniu do NZK, do CPR-u takiego klasycznego, no gdzie one są rzędu ledwo jednocyfrowe, czy może tam 10-11%, to 30% jest już dużym osiągnięciem, także zwiększamy szanse na przeżycie tych pacjentów. I w kierunku tego ECPR-u zdaje się, że pójdzie obecna medycyna i w tym kierunku będzie się rozwijać, gdzie jak widać, i o czym też wspomniałem, każdy z ogniw i ci świadkowe zdarzenia, i zespół ratownictwa medycznego, zespół Sorowski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ma swój ogromny udział.
Normalnie słuchałby człowiek i słuchał i do jutra, i pojutrze, i za trzy dni jakbyśmy się też tutaj spotkali i to byłoby przemiło, gdybyś nadal nam to wszystko przybliżał i opowiadał, drogi Konradzie. Minie... Dzisiaj już prawie dwie godziny, nie wiem, czy zdarzały się tak długie odcinki. Myślę, że nasi słuchacze to już posnęli, co najmniej. Myślę, że jeszcze jest kilka osób, odezwijcie się, drodzy Państwo, żeby Konrad nie miał przekonania, że kończymy spotkanie w takim ponurym nastroju, że wszyscy już poszli spać. 2:47 odcinek z panem Piotrem Pustelnikiem o bezpieczeństwie w górach wysokich. Tak więc to nie jest nasze najdłuższe spotkanie, zapewniam ciebie, ale mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany, przepraszam bardzo, podobnie jak nasi widzowie piszą. Cieszę się, że jest zainteresowanie terapią. No walczymy o to, chcemy to propagować jako zespół ECMO dla Wielkopolski, naprawdę cały team bardzo się stara. No nasza działka, jaką w jakiej się odnaleźliśmy, no to właśnie ta edukacja. Tutaj staramy się dać te narzędzia tym wszystkim klinicystom ku temu, żeby ta terapia miała się dobrze, żeby się rozwijała. Let's rock. Fantastycznie. No, ja ostatnio się podzieliłem z jedną z osób, że czy to dobrze, że zostawiamy Państwa w takim niedosycie w trakcie naszych spotkań. Ktoś powiedział, dobrze, że dobrze, bo ludzie chcą poszukiwać, niech poszukują. Nikt by nie chciał wtedy korzystać z tych wszystkich dóbr, jakim jest literatura, jakim są książki. Ja żałuję, że dzisiaj nie pokazaliśmy żadnej takiej papierowej, ale może na koniec ja ci jeszcze wyciągnę z ciebie to, co mówił do nas w swoim jednym z komentarzów albo napisał Marcin Wojcieszak. To ten tekst związany z książką, której jesteś współautorem i zachęcam cię do tego, żebyś choćby w dwóch zdaniach na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, żebyś zareklamował tą książkę, bo naprawdę warto się do niej donieść. A książka dostępna na czynieniu w praktyce klinicznej. No, bardzo serdecznie polecam. Tutaj ogromna rola oczywiście współautorów Macieja Latosa, który był motorem do całego tego wydarzenia, dzieła, można to nazwać, Natalia Sagdankowski, która napisała naprawdę świetne rozdziały na światowym poziomie, takie inne spojrzenie, można powiedzieć trochę takie amerykańskie, jeśli idzie o takie ogólne aspekty. No, Bartosz Sadownik, który przygotował wiele materiałów związanych z wizualizacją, ultrasonografią. Ja miałem też tam swój skromny wkład. No, oczywiście polecam do zapoznania się. Jest to jakaś do tej pory mało zagospodarowana działka w naszym obszarze medycznym. Staraliśmy się razem ze wszystkimi współautorami, żeby ona była jak najbardziej aktualna w aspekcie wiedzy medycznej. No i też na takie palące problemy bardzo bieżące, czy też wręcz dyżurowe, starała się odpowiedzieć w sposób jasny. Jest bardzo bogaty materiał też ilustracyjny. No, co mogę więcej powiedzieć? Staraliśmy się jak najbardziej, żeby ta publikacja była przystępna i żeby wyjaśniała, czy rozjaśniała pewne aspekty tego dostępu naczyniowego w różnych zastosowaniach klinicznych. Ekstra. Bardzo się cieszę, drogi Konradzie, że udało się tobie spiąć taką klamrą właśnie dzisiejsze spotkanie tą konkretną książką. Dziękuję tobie za ten wkład tej pracy wspólnej przy tej publikacji. Z pewnością powinna się ta książka znaleźć na niejednej półce u wielu z nas, u każdych z medyków. Poproszę ciebie o mały autograf. Jak będę w Polsce, zakupię taką bardzo książkę, proszę. To poproszę ciebie, żebyś złożył tam autograf, jak pozostałych dwóch autorów, a w drodze wdzięczności przekażę tobie taki odblask malutki, takie małe nasze logo i państwa, zabrał. I państwa też zachęcam do tego, żebyście nosili odblaski. Noście odblaski, żeby was było widać, żebyście byli widoczni. Ułatwiajcie pracę kierowcom autobusów, tramwajów, taksówek, samochodów, uważajcie na siebie, noście kaski, odblaski, bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Zachęcam was do tego, zachęcam, żebyście eksplorowali wiedzę, którą można znaleźć na stronie internetowej ecmo.pl.
dzisiaj dużo było powiedziane, sam gospodarz dzisiejszego programu przeprowadził właściwą autopromocję i nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko tobie, Konradzie, podziękować za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że z nami dzisiaj byłeś. Ja na zakończenie chcę tylko bardzo podziękować za uwagę. Cieszę się, że naszych słuchaczy interesował ten temat, mam nadzieję, że nie zanudziłem, no ale jak też wspominałem, aspektów, tych obszarów tej terapii jest bardzo, bardzo wiele. Jest to pewna nowa możliwość, która coraz bardziej, coraz intensywniej wchodzi do zastosowania. No w związku z tym będą potrzebni specjaliści i będą potrzebne szkolenia, mamy to na uwadze i chcemy to robić, chcemy dawać te narzędzia i chcemy, żeby to było wykonywane profesjonalnie i na odpowiednim poziomie, żeby po prostu były wyniki, żeby były to dobre wyniki tej terapii. A później właściwy EBM, na podstawie którego będziemy mogli jak przez ten mur z takim wielką kulą do pokonywania tych wszystkich przeszkód przechodzić, a jedną z takich przeszkód, drodzy Państwo, jest znalezienie finansowania takich kursów i szkoleń, które tutaj, o których dzisiaj Konrad opowiadał, po to, żeby one nie były tylko dedykowane jakiejś w tym momencie węższej grupie odbiorców, ale żeby coraz szerzej można było mówić o ECMO, o tej terapii, ale przede wszystkim, żebyśmy mówili o ludziach, którzy się tym zajmują, bo sama terapia w sobie nie byłaby w stanie być jakoś skuteczna, gdyby nie ludzie, którzy by potrafiliby ją zastosować. Tak myślę. Życzę tobie, Konradzie. Tak, dokładnie, nie, to bez osób, bez komunikacji wewnątrz zespołu, bez tego wszystkiego, ta cała terapia no, ma trudne szanse do dobrego powodzenia. Musi być zespół, muszą być ludzie, muszą być dobre warunki ku temu. Absolutnie. I tego się trzymajmy, taką formę zachowajmy. Nie wiem, czy będę miał okazję się, Konrad, z tobą zobaczyć jeszcze w tym roku. Myślę, że może być to trudne, chociaż Poznań jest mi bardzo bliski. Jeśli tylko będzie taka okazja, już zapraszam na bardzo dobrą kawę. Gdybyśmy się czasem nie widzieli, to życzę tobie wszystkiego najlepszego na nadchodzące już za miesiąc święta, a już o 2023 roku, to teraz już nie będę wspominał, bo życzę tobie samych absolutnie sukcesów i dużo zdrowia. Raz jeszcze dzięki. Fajnie. Drodzy Państwo, to był 78. odcinek naszej serii Nordisch Triggered Life. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Konrad Baumgartner z Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego. Świetny gość, świetny rozmówca, do którego będziemy wracać z pewnością jeszcze nie raz. Życzę Państwu bardzo dobrego wieczoru, dobrej nocy. Bądźcie zdrowi i bezpieczni przez cały kolejny tydzień i widzimy się już 16 grudnia w odcinku z ekipą Tatrzańskiego Sokoła. O tym już dzisiaj więcej mówiłem, ale niebawem nasze wydarzenie na Facebooku się pojawi. Machamy do Państwa, wszelkiego dobrego, kłaniamy się, pozdrawiamy, pa, pa.